Może się nam przedstawię, bo podejrzewam, że nikt nie zna. Na imię Zbyszko. Pracuję w grupie Allegro, jestem tam architektem rozwiązań. Od razu powiem, że jako architekt rozwiązań zajmuję się czasami architekturą. Powiedziałbym, że zawsze, ale staram się, że sobie pomożemy. Zajmuję się między innymi takim przedmiotem, o którym będę tutaj dzisiaj opowiadał. Mam nadzieję, że mogę przybliżyć koncepcje, z którymi staramy się pracować przez cały czas w Allegro, czy też które wspomagają nas wszystkich w pracy nad usługami rozproszonymi, czy w ogóle aplikacjami rozproszonymi. Cóż, mogę jeszcze więcej powiedzieć sobie? Zostałem tutaj zaproszony, za co bardzo dziękuję oczywiście. Prezentacja nie będzie długa, będzie to jakieś pół godziny. Z przyjemnością jednak porozmawiam później z Wami na temat rzeczy, o których będziemy tutaj rozmawiać. Żeby to zachęcić, mam parę gadżetów, które dała moja firma. Tak sobie wymyśliłem, że dwa kupi termiczne dam dwóm pierwszym osobom, które zapytają o coś, cokolwiek. Oczywiście po prezentacji nie wiem. Mam jeszcze powerbank. Powerbanka jeszcze. Z powerbanka wybiorę zupełnie subiektywnie osobę, której pytanie mi się najbardziej spodoba, czy się nie spodoba. Także to się już zdarzyło. W swojej arogancji uznam, że większość z Was korzystała kiedyś z Allegro. Dlatego mówię tutaj o tym, dlatego że chciałbym niektóre przykłady faktycznie o Allegro oprzeć, bo ktoś mi zarzucił ostatnio, że prezentacja ma dość mało praktyczne rzeczy. Jestem architektem, więc nie lubię praktycznych rzeczy. Także tym razem postaram się rozwinąć parę koncepcji o przykłady z miejsca, w którym pracuję. Będziemy mówić o kudzie. Nie będziemy mówić o kudzie, ale kud jest tutaj pewną. Zaczynam od tego, dlatego że jest to koncepcja, z którą większość ludzi jest najbardziej zaznajomiona. To jest prosta, create, read, albo save, delete, dobrze. Czyli mamy sobie jakiś nasz model danych, możemy tworzyć nowe encje tego modelu. W tym modelu możemy oczywiście odczytywać, możemy zrobić najchętniej update'y, no i oczywiście ostatecznie możemy je także kasować. Jest to bardzo prosty model, znany właściwie wszystkim, podejrzewam. Ma jednak swoje wady. Jak pewnie kojarzycie, on jest bardzo związany z koncepcją baz danych, które znaliśmy dotychczas jak osoba zeracyjna. To jest standardowy model działania tutaj. Ma jednak wady takie, że on jest mało elastyczny, czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakieś dane. U nas na przykład w Allegro były to dane oferty, czy dane o kategoriach, cokolwiek, jakiekolwiek dane, które są musimy wymyślić w systemie. Najczęściej to są dane, które są bardzo ważne, używane w miliardzie miejsc. I problem, który to generuje, jest taki, że te dane są zapisane w jakiś tam sposób. Dla jednych to, co jest interesujące, jest to, że ten model ma, nie wiem, dla niego oferta to jest co, jakiś zbiór parametrów, jakiś opis, może jakieś zdjęcie tego, no i to jest oferta. Tylko, że no, już w innym miejscu systemu oferta to jest, nie mamy zdjęcia, ale mamy też opis, mamy dużo więcej parametrów, mamy cenę, czyli tak naprawdę ta oferta to już nie jest ta sama oferta, ale ponieważ mamy naszą klucz, mamy naszą podstawowy model oferty, to będziemy musieli sobie jakoś przekształcić gdzieś u siebie w systemie, odtworzyć to, jakieś może joiny, czy jakieś inne selekty w MySQL-u, czy w czymś innym, my sobie poradzimy jakoś. No i tak tych miejsc jest coraz więcej. Dopóki mamy taką jedną, solidnie działającą na jednym serwerze aplikację, to da się z tym żyć, tak? Jeśli mamy szybką bazę, może w którymś momencie zgodzimy się na to, żeby jednak troszeczkę ją znormalizować w niektórych miejscach, żeby było wygodnie. No, później jeszcze troszeczkę ją zdenormalizujemy, później jeszcze troszeczkę. Będziemy mieli to, co chcemy. No, to już to nie się z tym działało, tym bardziej, ale żyjemy jakoś. No, tylko, że to wszystko działa ledwo, niestety muszę też powiedzieć. Do momentu, kiedy mamy dość małą aplikację, do momentu, kiedy żyjemy sobie na jednym serwerze, albo mamy aplikację zaplikowaną na jakiś tam serwerów. Tak, ale jakby przez długi czas działa właśnie. Ale zaczynam się schodzić w tym momencie, jeśli pojawia się ta zła sieć, w której zwykle nie jesteśmy w stanie za bardzo zapewnić, że będzie zawsze działała. Pojawiają się problemy, kiedy pracujemy dużo zespołów. Mamy różne potrzeby, mamy różne biznesy. Także to w tym momencie zaczyna się to komplikować. No, jeden model dla wszystkich po prostu przestaje działać. To przychodzi z pomocą bardzo wiele rozwiązań. Dzisiaj się skupię na tym, który tutaj widzicie, czyli Command Query Responsibility Separate. Segregation, przepraszam. Czyli tak naprawdę w najprostszym swoim tłumaczeniu to jest najzwyczajniej w świecie rozdzielenie poleceń i zapytań. No, model się wydaje dość prosty. Myślę,
podstawy pod ten model wymyślił, właśnie to jest Joseph Johnson, wymyślił Burton Meyer, aczkolwiek w jego przypadku to był po prostu CQS, czyli Command Query i tutaj Separation. Samą ideę do tego pełnego CQRS-a, który znamy dzisiaj, wprowadził już Gary Young. No i Martin Fowler jest tutaj takim, powiedzmy, można powiedzieć, głównym motorem rozwoju tego wzorca, czy jego implementacji. Zresztą prawda jest taka, znacie, powiedzcie, kto zna, dla sobie jest Martina Fowlera? No to większość z Was. Także zdajecie sobie sprawę, że jeśli mówimy o jakikolwiek rozwoju, jeśli chodzi o architekturę, to tam się zawsze pojawi. To jest człowiek, który właściwie wszystkie te nowinki propaguje na resztę świata. Jeśli on powie, że coś jest dobre, to zwykle ludzie mu to rozbierzą. Później się czasami wycofuje. No dobrze, to w takim razie może coś więcej, co to właściwie jest. Jak już wspomnieliśmy, wspomniałem przed chwilą, Burton Meyer wprowadził, zaproponował podział CQS. CQS, czyli Command Query Separation, to nie jest dokładnie to samo, teraz powiem dlaczego. Zasada tego działania jest bardzo prosta. To jest, jeśli mamy sobie jakieś działania na jakimś modelu, czy w jakichś usługach, to znaczy, że wprowadzając, robiąc je w CQS-ie, robimy je tak, że mamy sobie polecenia. Polecenia to jest coś, co odkształca nasze dane. I mamy sobie zapytania, które są, oczywiście te dane wybierają. I to, przepraszam. I to jest właściwie wszystko. Po prostu nie mamy rzeczy, które robią jedno i drugie jednocześnie. Czyli bardzo proste zasady. Właściwie większość z Was podejrzewam, pisząc jakiekolwiek interfejsy, właściwie to robi. No, bardzo rzadko się teraz pisze jakiekolwiek metody, które jednocześnie odkształcają i coś zwracają. Takie, powiedzmy, że mało funkcyjne to jest, a to funkcyjne dzisiaj jest bardzo popularne. Greg Young poszedł kawałek dalej. Mianowicie zaproponował podział nie tylko samych sposobów dostępu, czy metod, jakich używamy na naszych danych, a także ich fizyczny rozdział. Przez fizyczny rozdział mówię nie tylko to, że mamy, że są one na innych maszynach, ale też to, że faktycznie one prezentują nawet te same informacje, ale w zupełnie inny sposób. Czy też procesy, które mamy zdefiniowane w tych operacjach, również mogą się od siebie różnić. To powinno być zaraz jaśniejsze, mam parę ładnych rysunków. Czy nie są? Znaczy, mam nadzieję, że są wystarczająco czytelne. Mój szef powiedział, że jednak Martin Fowler robi ładniejsze rysunki, ale się stało. To co zrobię teraz? To opiszę mniej więcej, na czym polega ta nasza najczęściej używana implementacja CQRS-a, to będzie mała gwiazdeczka. To nie jest jedyna rzecz, to nie jest jedyny sposób implementacji CQRS-a. CQRS to jest bardzo prostym wzorcem, który mówi w swoich zasadach o tym, że rozdzielamy sobie fizycznie model i procesy związane z odczytem i zmianami, czyli z tymi poleceniami. To jest przykład implementacji tak naprawdę, którą przedstawię, przykład, który my dość regularnie stosujemy, ale nie jest to w żaden sposób jedyny przykład. To naprawdę, trzymając się zasad, które właściwie wcześniej powiedziałem, tłumacząc nazwę na język polski, to jest właściwie to, co już masz z CQRS-a. No dobrze, to teraz teraz tutaj widziałem tak głosy. No dobrze. Co tutaj widzimy na naszym obrazku? Mamy sobie kilka elementów. Tutaj mamy sobie autonomous component i mam tutaj kolejny autonomous component. Tutaj to po prostu nie znaczy nam nic więcej niż to po prostu powiedzmy jakieś dwie różne usługi, komponenty w systemie, bo oczywiście CQRS nie mówi, że wszystko musi być koniecznie inną usługą. Zwykle jest oczywiście, ale nie jest to wymagane. To co najważniejsze jest w tych dwóch miejscach, to jest to, że one są faktycznie autonomiczne, czyli niezależne od siebie. Jak daleko sięga ich niezależność, to będzie widać zaraz. No i mamy sobie jakąś warstwę. To ja nas nazwałem jako presentation layer, co by sugerowało, że chodzi o widok. Nie chodzi o widok. Znaczy, może chodzić o widok, nie musi chodzić o widok. CQRS bardzo często jest używany w kontekście faktycznie warstwy widokowej, czy czegoś takiego, co się nazywa task-based UI, o czym opowiem troszkę za chwilę. Ale nie musi być tak naprawdę CQRS i to również przydać na to przykłady, może być używany także pomiędzy różnymi obszarami w naszych produktach. Czyli tak naprawdę naszym presentation layer, czy czymś, co wywołuje nasze zapytania i może wydawać polecenia, może być coś zupełnie daleko. I kolejna rzecz, tu powinienem zrobić kreskę. Właściwie nie zdarza, nie musi, znaczy nie ma, nigdzie nie jest powiedziane, że jedna ta sama warstwa, czy jedna usługa, albo jedna druga. Więcej zwykle tak nie jest. Zwykle mamy jakieś sobie komponenty, które są odpowiedzialne za polecenia, czyli coś, nie wiem, zmieniamy, a coś innego nas nie to pytuje.
Może być oczywiście, możemy też myśleć o jakichś adminkach, które zmieniały i odpytują jednocześnie, ale o tym porozmawiamy zaraz. Jak widać, bardzo prosty model. Mamy sobie zapytania, mamy sobie polecenia. Jedno idzie do drugiego, drugie idzie do drugiego. To jest właśnie skrót. No to trochę tam brakuje. Co tutaj właściwie mamy? Musimy zapytania i to zwykle w sposób synchroniczny. Znaczy mamy sobie jakiś model, komponent, który nam odpowiada. Zwykle, no, jeśli zapytamy się o coś, to chcemy to uzyskać szybko, więc pytanie jest synchronicznie. Oczywiście to nie jest wymagane, ale mówimy o jakichś popularnych implementacjach. Polecenia. I tutaj. Zwykle asynchronicznie. Co więcej, synchroniczne zwykle odbywa się tylko i wyłącznie zarejestrowanie czegoś, co się właściwie stało. Czyli chciałbym zmienić jakiś obiekt. Nie wiem, chciałbym na przykład zmienić moją ofertę na euro. To, co sobie chciałbym zobaczyć, to, że system przyjął tą informację, że faktycznie przyjął na kolejkę gdziekolwiek informację, że ma zostać coś zmienione. Sama informacja, czy zostało coś zmienione, nie musi w tym momencie wracać do użytkownika. Oczywiście może, ale ktoś tak nie robi. Czemu? No, te rzeczy mogą upłynąć po całym systemie. Coś tam naprawia, rzeczy może stać. Nie jesteśmy często w stanie zagwarantować szybkiej obsługi dla wielu użytkowników tych poleceń na nas. W takim razie mamy tutaj jedną sytuację. Wcześniej opisywałem Wam, że CQRS mówi o rozdziale zapytań i poleceń. CQRS. CQRS daje nam rozdział komponentów oraz modeli. Teraz o co chodzi z tymi modelami? Wspominałem, mamy sobie ofertę jako nasz główny byt. Ta oferta jest powiedzmy obsługiwana sobie przez takie coś jak tutaj. Jest to miejsce, w którym jak wchodzicie, to wystawiacie coś, w tym momencie ktoś się pojawia. Za jakiś czas się pojawia na Allegro, dodaliście informacje o zdjęciu, o opisie, o atrybutach itd. I to jest pierwsza rzecz, to jest wasz command, czyli coś, co wydaliście, daliście polecenie po to, żeby wystawić powiedzmy jakąś ofertę, żeby było. Ale teraz powiedzmy, mamy sobie więcej komponentów systemu. Mamy sobie listingi, mamy sobie widok oferty, mamy sobie koszyk, mamy tego całe mnóstwo. Ale jakby myślę, że z 15-16 takich miejsc jest, które pokazuje ofertę w różny sposób jest. Podejrzewam, że jakbym wziął na tapetę inne serwisy, takie naprawdę były bardzo duże serwisy, były to jeszcze więcej. Teraz nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zrobić to tak, że zaraz po wystawieniu oferty te wszystkie informacje automatycznie będą w stanie z niej korzystać. To jest powód, dla którego możemy to zrobić, jest bardzo dużo, ale jeden z ważniejszych jest to, że po pierwsze, żyjemy w środowisku rozproszonym. Mamy wszystkie te rzeczy, czyli listingi, widok oferty itd. One są wstawione na różnych maszynach. Co więcej, pracują nad nimi zupełnie różne osoby, zupełnie różne zespoły. Zespołów mamy tak po bliżu 50, więc synchronizacja pracy nad kodem, który był wspólny, czy wspólnie by zarządzał tymi wszystkimi ofertami, jest w pobliżu niemożliwego. Dlatego faktycznie pracujemy w sposób taki, żebyśmy byli w stanie pracować w rozproszonym. Nie wyobrażam sobie na przykład tego, żebyśmy w momencie, kiedy padł nam komponent, który trzyma powiedzmy te oferty, żeby faktycznie cały system nagle powiedział, wybaczcie mnie, więc wam życie więcej nie pokażę. No to byłoby lekkie przegięcie, już nie mówiąc o tym, że przekształcenie jednej oferty w tych 14 bytów, których każdy jest troszeczkę inny niż pozostałe, zajmuje czas. Nasze zapytania byłyby po prostu niesamowicie duże, trwałoby długo, więc pewnie tak byśmy musieli wkładać jakieś magiczne sztuczki, żeby to zadziałało. Zwykle robimy to faktycznie w innych systemach cache'owania. To właściwie z QRS wywodzi się powiedzmy z takiego rodzaju myślenia, ale to bym za nim był później. No i załóżmy, że faktycznie nasze komponenty są faktycznie zupełnie autonomiczne z tego działania, ale jednak jeśli wywołujemy jakieś polecenia, czyli dokonujemy jakieś zmiany, powinniśmy być w stanie poinformować ten komponent o tym, że ta zmiana zaszła. To, co zwykle robimy, to są oczywiście zdarzenia. Czyli idzie zdarzenie w świat, doszła nowa oferta, zmieniła się kategoria itd. Każda taka zmiana jest w jakiś sposób przekazywana do reszty świata. No dobra, może trochę więcej na temat tego właściwie, czemu rozdzielamy te modele, czemu to jest takie istotne. Operujemy sobie na modele. Mamy sobie model domenowy, czy model poleceń, jak to niektórzy nazywają, mamy sobie model widoku, zwany też wielkie zapytanie. Czy ktoś od siebie różni? Tutaj, przykładowo w naszym systemie, mamy już sytuację taką, że zmian na
samych danych nie robimy z taką częstotliwością, jak odpytujemy się. No, weźcie sobie na przykład, oferta jest stworzona raz i to powiedzmy tych ofert mogą nam tworzyć nawet, nie wiem, 100 na sekundę, ale na dłuższych momentach. Jak się możecie domyślić, wyświetleń jest ich troszeczkę więcej, tak setki razy więcej. Także mamy, gdybyśmy mieli od razu dopasować do modelu zapytań, to on byłby wydajny do zapytania faktycznie, ale bardzo ciężko by się na nim pracowało. My chcemy mieć taki model, który nam się łatwo zmieni. Wiemy, jakie operacje mamy, wiemy, co pozwalamy naszym użytkownikom, wiemy, co sami chcielibyśmy z tymi ofertami robić, czy kategoriami, czy czymkolwiek innym. I chcielibyśmy stworzyć taki model, który jest nam prosty. Przykład troszeczkę z innego gruntu jest to, chociażby weźmy sobie drzewo kategorii. Drzewo kategorii, jak sama zaskazuje, najfajniej się o nim myśli jako drzewie. Jest sobie, wyjeżdżamy sobie jakiś korzeń, mamy sobie jakieś rozgałęzienia. Nasze operacje, które chcemy wprowadzać, to jest dodanie nowego gałęzia, czy nowego liścia, może przeniesienie jakiegoś drzewa, może jakaś zmiana nazwy, jakaś zmiana, takie operacje na drzewie. Teraz nie wyświetlamy na przykład z ofertą drzewa, wyświetlamy ścieżkę tylko i wyłącznie. Teraz gdybyśmy mieli zrobić nasze drzewo, które mamy, powiedzmy, zapisane tutaj, zapisać jako zestaw ścieżek, to nad nim byłaby praktycznie niemożliwe, bo przy każdej przykładowo zmianie któregoś miejsca w drzewie musielibyśmy wszystkie te ścieżki przeliczać. Działo się naprawdę, było to koszmarne działanie. Już nie mówiąc o tym, że jeśli chcielibyśmy naszym administratorom tych kategorii pokazać to w jakiś rozsądny sposób, to by się złapali za głowę. Dlatego nasz model tutaj będzie odpowiadał w tym momencie temu, co potrzebujemy, jeśli chodzi o nasze zmiany, czyli polecenia, które tutaj wydajemy. W tym przypadku na przykład to będzie drzewo. Akurat u nas to jest prezentowane pracownik instalacyjnie, ale możemy sobie pozwolić na to, żeby było to przedstawione na bazie grafowej, przyjmuję, na bazie drzewastej, jak taką znajdziemy. Każdy sposób, który jest dla nas po prostu wygodny, tak jakbyśmy chcieli na tym pracować. Nie jak chcielibyśmy to prezentować użytkownikom, tylko jak jest na tym wygodny pracować, jak nam jest to łatwiej rozwijać i tak dalej. No dobra, nas mówiliśmy, że ta oferta ma nie potrzebuje drzewa. Oferta potrzebuje ścieżki, jednej ścieżki, może dwóch maksymalnie, jeśli do tego dojdzie. W każdym razie zasada działania jest zupełnie. Potrzebujemy szybko rzucić tę informację w sposób, który jest czytelny do użytkownika, który nie jest tym samym, co my potrzebujemy naszej wiedzy. Dlatego też mamy coś takiego jak query model. Query model to jest model, to jest wspomniany przez model zapytań i on z kolei ma zupełnie zastosowanie. To jest model, który w jakiś sposób odkształcamy za pomocą tych naszych tutaj zdarzeń. Jak to robimy, to jest trudna sprawa. Ale on jest dostosowany idealnie do naszego użytkownika. To znaczy, jeśli na stronie, wyobraźmy sobie stronę naszą, jeśli mamy tutaj informacje o kategoriach, tutaj mamy coś, jakiś opis, cokolwiek i tak dalej, to nasz model dokładnie tak będzie wyglądał. To będzie płaska struktura, która będzie miała drzewo, będzie miała ścieżkę kategorii, będzie miała jakiś link do rysunku i tak dalej, i tak dalej. Czyli będzie dokładnie odpowiadał temu, co znajduje się w tych zapytaniach. Zwykle to oznacza też podział baz. To znaczy, można by pomyśleć, że właściwie da się tą część zainfrontować z tym cache'em. To właściwie jest prawda. Oprócz tego, że faktycznie musimy zapewnić tą część, czyli odkształcanie naszych widoków pod wpływem zapytań. No i tak samo mamy sobie na bazę tutaj. Teraz to jest istotne. Nie wiem, czy... Dobrze, to wam teraz, to jest, jestem sam to ciekaw. Powiedzcie mi, ilu z was pracowało przecież na co najwyżej jednym rodzaju baz danych? Nie wiem, na przykład tylko na bazach relacyjnych. Na dwóch? Na trzech? Jeszcze dwie osoby, nie jedna. No, trzy osoby, dwie osoby. No już dalej nie będę, ja już nie będę wymieniać. Praca do, powiedzmy, można powiedzieć, 2010 roku, bym już powiedział, że na maksymalnie bazę relacyjną pracowałem. To założenie było takie, że jeśli była baza, to była baza relacyjna. Teraz nie mieliśmy wtedy dużo więcej baz, no, takich naprawdę rozpopularyzowanych, a przynajmniej ja o nich nie wiedziałem, bo w Alcatelu Centrum Uczestnictwa pracowałem faktycznie działał tylko na bazach relacyjnych. No i właściwie później tak to się po prostu utarło. Mamy sobie bazę, tu mamy bazę relacyjną. Mamy sobie jakiś model tam zapisany, który łączy nasze wszystkie byty w systemie. Oferta z kategorią, z parametrami, wszystko jest ładnie połączone naszymi relacjami. No chyba, że je usuwamy, bo jest za mało wydajne, to wtedy przestaje być połączone relacjami. Zwykle oczywiście jest to model znormalizowany, chyba, że jest za wolno. Znaczy jest model normalny, ale chyba, że jest za wolno, to się musi znormalizować. I tak dalej, i tak dalej. Ale faktem, sposób, w jaki pracujemy na danych, był często definiowany przez nas, naszą bazę danych. Co jest dziwne w sumie, bo jak się zastanowicie nad tym, jak szukacie sobie narzędzi, to szukacie takich narzędzi, które pasują do waszego zadania. Problem to jest, nie wiem, jeśli chcecie być młotek, to szukacie młotka. Znaczy, gwoździa, to będzie młotek.
Nie, kierkę. Z jakiegoś powodu, znaczy powody są oczywiście znane, bo siedziały z nami już korporacje i nie było to rozpropagowane za bardzo, ale z bazami danych jest odwrotnie. Sposób działania na danych nam dawały bazy. W sensie mogłeś sobie myśleć o tym, jak tylko chcesz, żeby było i tak dalej, ale pracowałeś na razie relacyjnie, więc twoje dane były relacyjne. Koniec, kropka, po prostu były już. No i tak generalnie się działo, jeśli mieliśmy sytuację no, dość popularną do niedawna, powiedzmy, kiedy mieliśmy sobie naszą własną bazę danych, sztuk 1, która miała cały nasz model, mieliśmy na to tworzoną aplikację, która wykorzystywała ten model danych, ewentualnie gdzieś tam jakieś miała końcówki, powiedzmy, jakieś poszukiwane, właściwie tyle, tak to działało. Baza danych, aplikacja, dalej oczywiście użytkownik. No teraz też się zmieniało, dlatego że bardziej pracujemy, coraz częściej pracujemy w rozproszonych systemach, to znaczy, że nasz świat jest zapisany na usługach, co powoduje, że właściwie to nie mamy powodu, żeby pracować na jednej bazie danych. Od razu mówię, że jeśli mamy sobie cztery usługi, które pracują na jednej bazie danych, które są powiązane jakimiś relacjami, to jest dla mnie jedna usługa. Zakres, zasięg mojej usługi stanowi mój model danych, więc jeśli go dzielę pomiędzy cztery usługi i sobie uderzają wszystkie razem do jednej bazy danych, to dla mnie to nie jest w ogóle więcej niż jedna baza danych, znaczy jedna usługa. To jest wszystko, jest tak naprawdę powiązane. Tutaj to nie musimy robić. Zakładamy, że nasze usługi enkapsulują nasz model danych, co znaczy też, że mogą enkapsulować naszą bazę danych. Co znaczy, że możemy mieć tutaj Neo4j, czyli bazę grafową, a tu możemy mieć release, może tu możemy mieć nawet klik, szczerze mówiąc, ale możemy mieć cokolwiek. Ważne jest to, że teraz odwracamy to, czyli wyzwalamy się z podjazdu bazy danych i znowu bierzemy narzędzia takie, jak nam najbardziej pasują. To jest oczywiście wspaniałe, piękne, nie wszędzie to jest możliwe, bo mamy umowy z jakimiś dużymi tak dalej, które nam to możemy pozwolić. Ale z doświadczenia wiem, że warto spróbować, chociaż jeśli u Was w firmach jest tak, że wszyscy trzymają, że najlepszy jest Postgres, bo wszyscy go znają i naprawdę nie ma to wychodzić poza to, a my sobie jakoś poradzimy na jakieś tam kaszując i tak dalej na jakichś miejscach, warto to przemyśleć. Naprawdę warto jest najpierw pomyśleć o tym, jak chcemy zaprezentować nasz model danych, czyli dokładnie rzecz biorąc, zaczynamy od tego miejsca. Zastanawiamy się, co właściwie chcemy stworzyć, jak to ma wyglądać, jak to będzie powiązane. Jak to zrobimy, jak wymyślimy nasz idealny model danych, na którym chcielibyśmy pracować, który nie myśląc jeszcze o wydajności na frontendzie, to wtedy myślimy o tym, jak chcemy bazę wybrać. Tak samo jak myślicie o języku, który chcecie wybrać, tak samo jak myślicie o bibliotekach, które wybieracie, co wam najbardziej pasuje, to jest. Baza danych się to niczym nie różni. Może faktycznie jest trochę trudniejsza w obsłudze wymaga ludzi, którzy ją znają, ale to wszystko można się nauczyć, prawda? Za to faktycznie to, co my dyskutujemy tutaj, to jest to, że to nie jest związane z tym. Nasze komponenty zajmują się tym, żeby faktycznie odkształcić sobie swój model, te dane do swojego modelu, czyli zamienić wcześniej wspomniane na przykład pojedynczą ofertę na agregat ofert, który tak naprawdę chcemy siedzieć na stronie. No i właściwie tyle. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania technologicznego. Oczywiście dla spółek praktycznych nie mamy tak, że to jest zupełnie nieograniczony zbiór technologii. Przykładowo w Allegro mamy powiedzmy zespoły, które zajmują się pracą nad bazami takimi jak Cassandra, MySQL, niedługo na 4J, czy bazami, czy footexerchami z Trusa, czy Rusin, czy Elasticsearcha. Także mamy pewne ograniczenie. Ale wynika ono z tego po prostu, że nie było zainteresowania innymi technologiami. Jeśli mamy zainteresowanie jakimiś innymi technologiami, warto było sobie ją zainwestować. Każde narzędzie. Wyobrażam sobie, że jeśli chcecie sobie wziąć jakieś biblioteki w Javie, to raczej robicie wcześniej research, jak ono właściwie działa, żeby was nie zaskoczyło. Bazy są większe, ale też warto po prostu robić research. No i warto się trzymać jednej. No, kontynuując. To, co już mamy na też obrazku, właściwie to jest dość konkretne. To znaczy, dokonujemy zmian. Tutaj mamy sobie nasz idealny model. Mamy sobie naszą bazę, która trzyma informacje modelu domenowym. Mamy sobie po każdej zmianie, czy właściwie po wydaniu każdego polecenia. Raz się rozgrzeje. W każdym razie tutaj do rozciałka. Mamy sobie nasze odkształcenie, czyli nasz model widokowy, zostaje zmiana na podstawie zmian, które zostały tutaj. Zapisywane oczywiście te zmiany są tutaj i w tym momencie możemy zaprezentować bardzo szybko użytkownikom dokładnie to, co chcieliby zobaczyć. Niezależnie od tego, że nasz oryginalny model jest koszmarnie skomplikowany, bardzo ciężki był do wyświetlenia dla zwykłego czytelnika,
Ale... ale... Wiesz co, można wyłączyć światło, to... Jest to przybiłe było, jeśli nie wiem, co się stało. A dobra, później już będzie smutno, więc... Bo swobód, gdzie my rysunek jest, tak? Z powodu światła tego na sali. Aha, dobra, powiedz mi, czy będzie coś... Za ekranem. Tak to więcej wygląda. Właściwie to teraz trzeba przełączyć. Teraz model, nie wiem jak nagrywacie się pod wpływem własnych doświadczeń, bo wszyscy oczywiście mamy różne, ale CQRS jest świetnym modelem w wielu zastosowaniach, w niektórych jest wręcz tragiczny. To znaczy, na pewno nie jest to, oczywiście nie ma czegoś takiego, nie jest to silver bullet, czyli to działa wszędzie. To działa w naszych przypadkach, czyli wtedy, kiedy mamy naprawdę ogromną ilość danych i chcielibyśmy w jakiś normalny sposób nad nimi pracować, a jednocześnie wiemy, że musimy wyświetlić je bardzo szybko. Co znaczy też, że tutaj widzieliście, że był event, polecenia mogły i nie musiały być wydawane synchronicznie i później szły zdarzenia, które powodowały, że to wręcz propagacja danych na pewno nie była synchroniczna. To znaczy też, że jeśli zostało dokonanie pewnych zmian w modelu, czyli w tym modelu, powiedzmy, tym naszym domenowym, no to one nie propagują się od razu na cały szereg systemu. To znaczy, jeśli nie jest to absolutnie wzorzec, który pozwala na transakcyjność. Zrobienie generalnie transakcyjności w rozproszonym środowisku jest dość trudne. Jeszcze szczerze mówiąc, ciężko jest mi znaleźć dobry przykład tego, że komuś to się udało na globalnym systemie zrobić dobrze. W przypadku CQRS-a jest to prawie niemożliwe. Tutaj wręcz zakładamy z góry, że konsystencja w którymś momencie, czyli konsystencji po prostu nie zadziała. Chciałbym coś narysować, ale dużo mnie rysował. Pytanie, czy znacie może teorię CAP? Kto zna? Myślę, że Brewera, jeśli dobrze pamiętam, też twierdzenie. To jest taki trójkącik, mówiący o tym, że mamy sobie tutaj C. Widzicie, może czujecie? Kompletnie nic. Dobrze, teraz już mogę zapalić tak. A może inny pisak, może będzie pisał. Teraz już mogę zapalić tak. C, A, F. Znacie na pewno te afektycznie inne pisek, który brzmi jakby po prostu. Nie jest żadna C, A, B. Znacie pewnie te trójkąty, których masz 3, wybierz 2. To jest... kolejna wariacja na ten temat. Ta z kolei mówi, że mamy sobie konsystencji. Konsystencji polega na tym, że mamy w dowolnym momencie czasu systemu nasze dane, czyli informacje, które mamy, są dokładnie takie same wszędzie. Mamy sobie availability, czyli zakładamy, że nasz każdy node, czy każde miejsce w systemie odpowiada. Czy odpowiada z błędem, czy bez, to jest zupełnie inna sprawa. I mamy nasze P, czyli partition tolerance. Tolerancji. Tolerancja na podział systemu. To znaczy, to jest coś, co pozwala nam zachować działanie systemu, niezależnie od tego, że część systemu sobie właśnie poszła do pieniądza. Czyli wyłączyło się, cała Warszawa się włączyła, więc generalnie, a my dalej jakoś działamy. Teraz, dlaczego o tym właściwie mówię? Dlatego, że w systemach rozproszonych P jest wymogiem. To znaczy, nasz system nie ma racji w ogóle bytu, jeśli nie jesteśmy odporni na wywalenie części systemu, bo to się dzieje po prostu. Co byście nie zrobili, żebyście stawali strażników przy każdym switchu, żeby przypadkiem nic się nie stało? Sieć padały, po prostu to się tak zawsze zdarza. Dlatego nie możemy nigdy zakładać, że faktycznie, że jesteśmy w stanie żyć bez tego. Nasz system musi być praktycznie tolerant. Teraz mówię o tym dlatego, że to jest dość trudne w działaniach w ogóle. Konsystencja naszych danych, przez swoją spójność po naszym języku, jest coś, co w ogóle jest trudne do uzyskania w systemach rozproszonych. Bo albo, to znaczy, że faktycznie musimy je bardzo mocno synchronizować. Teraz wyobraźcie sobie znowu, że pracujemy w firmie, w której jest bardzo dużo zespołów. Każdy tworzy własne usługi, więc teraz zmuszanie ich, żeby wymyślali mechanizm, jak się nawzajem synchronizować, kiedy my nawet nie wiemy, gdzie ta oferta może być wykorzystana, bo mamy tyle dni tych miejsc. Jest również bardzo trudne. Dlatego systemy, które są tworzone na CQRS-ie,
są zwykle systemami typu AP, czyli są availability, są available, czyli każdy node, który żyje, odpowie. Nie zawsze oczywiście tymi samymi danymi, ale odpowie. No i są partition tolerant. Ale jak już mówiłem, to jest wymóg tego, bo z tego w dzisiejszych czasach nie jesteśmy w stanie przeżyć. Dobra, obiecuję, że już ostatnio zasesuję. Właśnie to powiedziałem. Przynajmniej część tak. Teraz chciałbym wrócić do obrazka. Dobra. Na obrazku mamy sobie jeden komponent zajmujący się poleceniami, jeden komponent zajmujący się zapytaniami. To oczywiście zwykle tak nie jest, to znaczy, jak już Wam opisywałem, tych modeli jest znacznie więcej. To znaczy, mamy sobie komponenty, które pokazują nasze dane w postaci listy, prezentując tylko zdjęcia, mamy sobie modele, które prezentują nasze dane w postaci całego widoku itd. itd. To może być mnóstwo. Plusem tej całej sytuacji jest to, że nasze wymagania niefunkcjonalne, czyli wymagania np. dotyczące wydajności, one są zupełnie inne tutaj, jak i w każdym takim komponencie, który sobie możemy wymyślić. Jedne muszą być wyświetlone raz na sekundę, drugie są wyświetlone raz na święta, a trzecie są wyświetlane 100 tysięcy razy na sekundę przykładowo. Tak? Czyli możemy sobie powiedzieć tak, okay, potrzebujemy model, który nam zwróci listę i musi ją zadać tak bardzo szybko w takich przypadkach, to znajdziemy bazę, taką sobie znajdziemy maszynki, żeby właśnie tak się działo. Czyli dokładnie dopasujemy się naszych poszczególnych wydajnościowych. W innym przypadku może mieć za inny komponent, który będzie miał zupełnie inne i również weźmiemy dokładnie takie narzędzia, jakie są nam potrzebne. Tutaj pewnie będzie dużo mniej potrzeba być odpornym na wydajność, to musimy mieć elastyczność. Żeby mieć elastyczność, dobieramy faktycznie taką bazę danych, która nas interesuje, taki model, jaki jest dla nas wygodniejszy. No i ustaliliśmy dokładnie, co potrzebujemy, tak? Czyli w każdym miejscu systemu możemy się wyskalować na dokładnie takie potrzeby, jakie są nam, jakie stawia są przed poszczególnymi komponentami. Ja już wspomniałem wcześniej, ma to swoje wady, tak? Czyli nasze rozczłonkowanie systemu na zapytania, na polecenia, czy wiele zapytań, być może też wiele poleceń, powoduje, że w większości przypadków nie jesteśmy w stanie uzyskać spójności, czyli całkowitej spójności w danym momencie czasu. Co jesteśmy w stanie uzyskać, co jest wręcz wymagane, to jest ostateczna spójność, nie ewentualna spójność. Czyli to, że w którymś momencie nasz system się dopasuje do stanu. To znaczy, jeśli wysyłamy jakiś event w świat, to w którymś momencie, czyli jeśli robimy jakąś zmianę, to w którymś momencie ta zmiana zostanie, pojawi się faktycznie w reszcie systemu. Kiedy? Nie wiem, może jutro. Jak wspomniałem, poza też większą elastyczność, znaczy jesteśmy w stanie dopasować się do naszych potrzeb lepiej, właściwie jesteśmy, mówiąc naprawdę teoretycznie, właściwie idealnie jesteśmy w stanie się dopasować. Gdybyśmy mieli do każdego problemu istniało jakieś narzędzie, to możemy je tam użyć, niezależnie od całej naszej systemu, ale to wywołuje większą złożoność. Nie wiem, czy zdajecie sprawę. Złożoność to jest coś, co jest zawsze w systemie, to pewnie sobie zdajecie z tego sprawę, i żadne magiczne sztuczki, secure z tym bardziej, nie spowodują, że tej złożoności będzie mniej. Jedyny sposób, żeby zmniejszyć złożoność, to jest zmniejszyć ilość funkcjonalności. Naprawdę nie istnieje żaden. W takiej sytuacji, powiedzmy, jeśli mamy operację, mamy naszą aplikację, która u nas na przykład wcześniej była monolitem, była złożona w środku, tak można brzydko powiedzieć, to za pomocą mikroserwisów doprowadziliśmy do tego, że same mikroserwisy są bardzo proste, bo to są naprawdę są mikro, czyli nie mają tysiąc mikro, to naprawdę jest bardzo duży mikroserwis. Staram się ifów tego używać. Ale naprawdę są bardzo, bardzo proste serwisy. Oczywiście pierwsza myśl była ten polegał, to zmianę dokonaliśmy, dokonujemy od jakiegoś czasu, była taka, że super, zróbmy mikroserwisy, będzie mieć prosty system. Już nie, system nie jest prosty, system jest tak samo złożony. Jedyne co zrobiliśmy, to wynieśliśmy tą złożoność na zewnątrz. To co było wcześniej w środku, jest teraz na zewnątrz. CQRS również jest złożonością. To znaczy, faktycznie, jak widzimy, synchronizację, czyli ta spójność ostateczna wymaga pewnej pracy, bo co prawda mamy coraz lepsze narzędzia, o których opowiem jeszcze za chwilę, ale mimo wszystko no, nie jest tak łatwo. Nie? No, na zbudowanie takiego systemu to jest ciężki kawał chleba. Mamy z niego zyski, które opisałem wcześniej, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że
trzeba bardzo dokładnie przemyśleć, to właśnie potrzebujemy. W 99% apek nie potrzebujemy, bo większość aplikacji nie potrzebuje aż tak dużej złożoności. Nasze faktycznie stwierdziliśmy, że potrzebuje, dlatego że mamy dużo różnych użytkowników, mamy dużo różnych wejść naszego systemu, więc potrzebujemy dostosować się do bardzo wielu wymagań. Także zgodziliśmy się na tą złożoność. Nawet powstał dział, do którego należy w końcu. Wyście mi lubili, ale długo nie było architektowania. Ale faktycznie potrzebowaliśmy dość rozbudowanego działu architektów, którzy faktycznie mieli pieczę nad tą złożonością, bo zespoły pracują nad swoją częścią, tak naprawdę nie do końca sobie zdają sprawę, jak dużej sieci powiązań żyją. Taka jest nasza praca, żeby właśnie się tym zająć. Także to też znowu wracam do tego, że CQRS nie jest do wszystkiego i co, o czym warto pamiętać, CQRS przychodzi z bardzo dużą złożonością na samym początku. Rzeczy, które trzeba, ekosystem, który trzeba zbudować, czyli narzędzia, które trzeba poznać, po to, żeby faktycznie mieć taki system, jakbyśmy chcieli, czyli dopasowany do naszych potrzeb. To jest dużo pracy. Jeśli faktycznie nie mieliście okazji bardzo bawić się z asynchronicznymi usługami, to tutaj parę trzeba bardzo dobrze znać. Chyba, że ktoś projektuje synchroniczny CQRS, czego się zwykle nie robi. No to akurat jest plus, ale może poznać więcej baz danych, też więcej narzędzi dopasowane do naszych potrzeb, no ale przede wszystkim musicie być kogoś, kto będzie trzymał to złożoność na pieczy. Czyli kogoś, kto nie tylko programistów, którzy siedzą nad kodem i właściwie nic więcej poza nim nie widzą, ale także ludzi, którzy będą w stanie zobaczyć trochę szerzej ten system, nie zawsze od poziomu kodu, ale od poziomu właśnie tych powiązań, no i przede wszystkim kontrolować, żeby to miało dalej sens. Powiem wam z doświadczenia, że potrafi to nie mieć. Ludzie pisząc mikroserwisy potrafią zaszaleć naprawdę stworzyć rzeczy, których absolutnie nie potrzebujemy, tylko dlatego, że to jest po prostu fajna zabawa. To się później jakoś powiąże, to się tam eventy i tak dalej. I to jest świetne. Dopóki programujemy, to naprawdę jest super, to jest świetna rzecz, rozwija nas i tak dalej. Problem zaczyna się w momencie, jak wchodzi na system. Jak się może dowiedzieć, nie zawsze to tak dobrze wychodzi, że wszystko mam w szalone zdarzenie, wszystko się ładnie synchronizuje, jest w sposób przepięknie, tak naprawdę właściwie system sam działa. Gdzieś jakiś event nie pójdzie właściwie w miejsce, eventy pójdą w złej kolejności, bo to oczywiście może pójść za część systemu, coś się rozpieprza. A w tym momencie nie jesteśmy w stanie bez właśnie trzymania pieczy do góry faktycznie zrozumieć, co właściwie się stało. Tyle bym powiem o takim dzennym CQRS-ie. Jak już mówiłem, jest to przykład, bo CQRS tak naprawdę wszystko, co spełnia zasadę tego, że mamy rozdzielne modele czy procesy dotyczące poleceń, czyli to, co zmieniamy nasz model domenowy, a zapytań, czyli to, co właściwie pokazuje nasze dane w jakiś tam sposób, to spełnia założenie CQRS-a. Ta implementacja, którą pokazałem, no to była implementacja, była taka, która dość często występuje nie tylko w Allegro, ale w wielu innych firmach, które zdecydowały się wejść w tego rodzaju wzorce. Zagaję tylko, że jest czas QRS w dzisiejszych czasach bardzo mocno się wiąże z DD. Czy korzystasz z DD? To biorę. O, będę już wszyscy DD. W każdym razie, w skrócie, to jest istotne, jeśli chodzi o DD, czyli Domain Driven Design, to jest to, że mamy sobie w naszym firmie, czy w naszej aplikacji, mamy rozdzielne domeny, na którym zwykle pracują różne zespoły, mają zwykle różne biznesy. To jest istotne dlatego, że ten model, co widzieliście wcześniej, już studiując wyższe światło, to wypowiadać, model domenowy jest zależny od domeny, oczywiście. I tych rzeczy może być dużo więcej. To znaczy też, że tych domen jest dużo, one produkują właśnie własne swoje zdarzenia, tych widoków też jest dużo i nie jest powiedziane, że akurat jeden konkretna domena się wiąże tylko z jednym widokiem. Mamy sytuację, kiedy miejsca, widoki, które prezentują więcej niż jedną domenę. Znowu wracając do szczególnych przykładów z Allegro, każde listing prezentuje więcej niż jedną domenę, bo oferta jest jakąś domeną, kategoryzacja tych ofert jest inną domeną, na zakartach to jest wygodne, ale też mamy artykuły, które są jeszcze zupełnie inną domeną. Wiele z rzeczy działa faktycznie na tych zasadach, które tutaj opisaliśmy, więc no, to się robi dość złożone w tym momencie. Ale powiedzmy, że są pewne koncepcje, które chciałbym też przedstawić. Zaraz pokażę wam pewne narzędzia, bo oczywiście mam narzędzia do CQRS-a. Ale chciałem dwie koncepcje przedstawić, które są dla CQRS-a. Pierwsza z nich, którą chciałbym zagrać, to jest event sourcing. Nie powiem za dużo o event sourcing, tylko bardzo bym się kłał. Event sourcing to jest temat naprawdę, o którym można długo rozmawiać. Mamy sobie to, cóż tutaj, to ja ciągle mówię, że przychodzi polecenie i my sobie odkształcamy model, tak?
Bardzo często się właśnie tutaj resourcingiem, to znaczy wszystkie zmiany, jakie są robione tutaj, są robione tylko i wyłącznie na podstawie tego zdarzenia. To znaczy zmieniłem nazwę oferty, przychodzi do mnie zdarzenie o zmianie nazwy oferty, to ja nie wracam do tego miejsca, żeby się dowiedzieć, jaka ta zmiana zaszła, tylko ta zmiana jest już zdarzeniem. I po prostu ja sobie zmieniam informację u siebie, trzymam ją u siebie tak czy siak, więc to nie jest wielki problem. I jakakolwiek informacja, która przychodzi, ja nigdy nie wracam z powrotem, tylko zmieniam ją na miejscu. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten sourcing nie jest powiązany z CQRS bezpośrednio. To znaczy, można być ten sourcing bez CQRS-a, można być CQRS bez ten sourcing. Wspomniałem o tym, że to są koncepcje często używane wspólnie. Jeśli już robimy takie rzeczy, to może to potrafi być wygodne, tak? Że nie dobijamy się za każdym razem z powrotem do domeny. Chociażby dlatego, że no, do tej domeny może wejść bardzo wiele usług. Bardzo przyjemna rzecz, bo opowiem zaraz też o jakichś narzędziach, których używamy do takiej rzeczy. Mówiłem o sensie, które nas również wykorzystywałem. Ale też właśnie jeden plus, który wynika z CQRS-a, który nie jest bezpośrednio związany z architekturą, czyli jest praktyczny, czego nie lubię oczywiście, interesują mnie praktyczne rzeczy, ale jest to fuzzy-based UI. Zakładam, że każdy z Was, albo przynajmniej słyszał, albo wiedział, korzystał z narzędzi Google'a. Google Docs, maile. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w Google Docsach, ale nie ma wszystko save. Wszystkie zmiany, które są robione natychmiast. Jeśli wypełniamy sobie jakieś pola w wielu naszych ustawieniach, to nawet nie mam też również przycisku sabi rzeczy, po prostu wypełniamy i zmiana jest robiona. Teraz CQRS to jest rzecz, która jest właśnie, która umożliwia ta zmiana, przynajmniej umożliwia w sensowny sposób. Polega to na tym, że przeglądarka wysyła nasze polecenia. Jak już mówiłem, to co musimy wiedzieć, to jest tylko do czego polecenie doszło, a nie to, co zostało wykonane. Raz na jakiś czas, w zależności od technologii, prawda, powiedzmy, że jest odpytywana. Czasami jest to jednak też również wypchana informacja, na przykład za pomocą WebSocketu. Jest informacja w każdym pole została zaakceptowana, że hasło jest wystarczająco silne, że nie wiem, że nie tylko, że albo że popełniliśmy jakiś błąd w jakimś polu, musimy je zmienić. Czyli robimy sobie nasze takie nasze formatki, które nie są formatkami, bo każde pole jest obsługiwane osobno. Za każdym razem, kiedy my coś zmieniamy, coś jest wysyłane. Asynchronicznie dla nas wraca w jakiś sposób informacja, że coś się właściwie zmieniło. To jest spora zmiana, moim zdaniem, względem tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli naszych słownych form, w których mamy sobie więcej ileś pól, wysyłamy submit, czekamy, coś się wywaliło, pewnie jeszcze z nas te, co lepsze strony, straciliśmy dane formularza, wypełniamy jeszcze raz. Tak to mniej więcej działa na większości stron. Google już od dawna zrezygnowało z tego. Nawet jak wysyłacie maile, to one wcale nie są zapamiętywane w momencie, kiedy wy naciśniecie send, tylko każdy ma faktycznie co w którąś literkę, właściwie cała wiadomość na serwer, więc nawet jak w tym momencie się odzywa komputer, to wasza wiadomość, to możecie wciąć komórkę i kontrolować zapisywanie. Ile w CQRS, jak już mówiłem, daje pewną, zwykle daje pewną później informację, które trafiały, więc jak wyciągniecie komórkę, to może nie od razu będzie widać waszego maila, ale po jakimś czasie on się faktycznie pojawi, możecie kontrolować dalej. To jest coś, co CQRS faktycznie nie musi to być, że CQRS żeby działało, ale często właśnie w ten sposób jest to w porządku. Pierwszą wersję mojej prezentacji kończyła się 4 slajdy temu, ale koledzy mi powiedzieli, że idziesz na druga, tak, albo na turyńskie druga i może być tak, że albo nie pokażesz kodu, albo przynajmniej jakieś narzędzi. Kodu nie pokażę. Architektem, który mi podobał. Wiecie? Ale masz narzędzie. Na przykład są takie narzędzia jak Axon, który jest kompletnym frameworkiem, nawet nie CQRS DD, który pozwala na te wszystkie rzeczy. Nie polecam korzystania z niego. Jest GDOM, który jest dużo prostszy. Bo to właśnie zaraz powiem. Dlatego po części chciałem powiedzieć to swego, że pan to zgłosi. JDOM jest dużo, dużo prostszy. No, może być. Teraz ostatnimi czasy powstaje coś, co nazywa Event Store, przepraszam, który z kolei się nie tylko opiera z QS-a właśnie na Event Sourcingu. Tworzy go GreekYog, dlatego jest taki istotny, to jest ktoś, który wymyślił z QS-a. Tylko, że GreekYog ma tego pecha, że jest głównie z C#owcem, czy dotnetowcem. Ale teraz do Java też nie ma takich rzeczy, także jest coraz lepiej. Ale to właściwie mówię te narzędzia dlatego, że to jest dla mnie istotne.
nie musimy używać całych frameworków, nie musimy używać ich skonfigurowanych struktur. Nie wiem jak wy, ja na przykład nie używam nawet Tomcata zwykle. JBossem się dawno w tą pogłóciłem i już nigdy nie wrócimy do siebie. Także ja osobiście uważam, że duże frameworki, mówię o dużych tak naprawdę, które nam obsługują wszystko, one nie są nam aż tak potrzebne. W przypadku SQLS-a szczególnie jest istotne, dlatego że już wszystko jest atomiczne. To, co mam tutaj, jest nie zależne, to, co mam tutaj. To, nad czym warto się zastanowić, to, co się dzieje w tych miejscach, co się dzieje w tych miejscach, a w tych, to jak tam, to mam wszystko. Dlatego, jeśli już myślimy o SQLS-ie i narzędziach, które byśmy chcieli się zabrać za SQLS-a, czyli siadamy do kompa, dobra, teraz będę robił SQLS-a, to co wezmę, to wrócimy znowu do literatury i na chwilę poczytamy. A potem pomyślał o tym, w jaki sposób chcemy wprowadzić komunikację, bo to jest główny problem SQLS-a, znaczy główne miejsce skomplikowania. Osobiście używamy Kawki. Kojarzycie Kawkę? To kojarzy? Może nie. Kawka to jest bardzo fajny system, nawet nie kolejkowy, publisher subscribe. Polecam wam zdecydowanie. Dzisiejsze systemy kolejkowe, one nie działają tak jak to, co możemy pamiętać, że zdarzenia na przykład będą zlatywały i system jakoś musimy radzić. Oczywiście, że musimy system jakoś radzić, ale to się nie dzieje bez awarii. W przypadku Kawki, to jest rozproszony w ogóle system kolejkowy, czy publisher subscriber, jest raczej tak, że dostaniemy to samo wiadomość kilka razy. Model dystrybucji wiadomości jest taki, że on nie gwarantuje tego, że one są unikatowe. To, co musimy w takim razie zapewnić, to jest to, żeby nasze dwa razy dostanie tego samego zdarzenia nie spowodowało niekonnego efektu. Tak, to zwykle nie jest trudne, jeśli o tym wiemy. Angular to ja mam, dlatego że to jest dość interesujący framework do Angular. Znacie? Angular znacie? A, to jest dość dużo. Dlaczego mam to zamknąć o Angularze? Przyznam się, że go prawie nie rozumiem. Jestem JavaScriptowy w tej temacie, czy w ogóle frontendowych technologiach bardzo kiepski. Ale bardzo interesujący jest sposób, w jaki aktualizowane są dane. Znaczy, Angular ma w sobie zawarte tak naprawdę nasze odpytywanie o zmianę. Czyli jesteśmy w stanie też w ten sposób, na przykład wyznaczyć na eventów na jakimś miejscu, zapewnić przez tą asynchroniczną komunikację zwrotną Angular. Podobne rzeczy mamy dopiero na aktualnie nowych, już może nie tak nowych rozwiązaniach, jak WebSockety, daje Vertex. Z mojej działki polecam wam wszelkiego rodzaju reaktywne technologie. Tutaj na przykład miałem AHKi, czy aktualnie tworzonego standardu Reactive Streams, ale polecam technologie reaktywne, bo one wręcz są stworzone do myślenia właśnie o tej reakcji na zdarzenia, czyli tym, że budujemy sobie nasze miejsce w systemie na podstawie jakichś tam zmian. LXJava jest jedną z takich implementacji, jestem na drugą, więc będę musiał LXJava, ale bym był na spotkaniu skrolowym, powiedziałbym na LXScala. I tych LX, coś tam jest ich całe, naprawdę całe mnóstwo. Ale reaktywne myślenie to jest takie, które bardzo dobrze współgra z SQLS-em. No to jest slajd, który może mi potrzebny, zwłaszcza, że początek jest właściwie w tym, co musicie wiedzieć. To jest to, że do baz danych wiecie to, co robi slajd, to będzie po prostu. My używamy dość często Cassandry. Cassandra, zwłaszcza tam, gdzie wiemy, że mamy dużo opisów, Cassandra jest niesamowita, jeśli chodzi o opisać. Pozwala na dość łatwo skonfigurować klaster, który nie dość, że przyjmie ich naprawdę zatrzęsienia, ale tego jeszcze prezentuje naprawdę fantastyczne zdolności, jeśli chodzi o aplikacje po sieci i po sieciach, czyli pracę na wielu datacentrach. Jeśli nie znacie, to polecam, to bardzo polecam. MongoDB używamy. Co prawda używamy głównie do prototypowania aplikacji, czyli tworzymy naszą usługę i często jest tak, że my nawet nie wiemy, jaki ten model będzie, bo właściwie od pomysłu, od momentu, kiedy wymyśliliśmy coś zrobimy, do momentu, kiedy napisaliśmy pierwszą wersję, minął 2 godziny. Także nie mamy pojęcia, co właściwie w tym modelu zawrzemy, więc bierzemy MongoDB, które pozwala nam postawienie usługi w czasie ekstremalnie szybkim i pozwala nam, żeby ten model, zwłaszcza ten domenowy, ewoluował w momencie, kiedy my sobie go wymyślamy. Ale też często jest wykorzystywany do właśnie tych baz widokowych, to znaczy MongoDB jest bazą dokumentową. De facto ona prezentuje to, co jeśli mogą mieć content. Jeśli macie jakieś tam JavaScriptowe technologie, które wykorzystują JSON-a, to jest JavaScriptowy zapis, no to MongoDB byście właściwie mogli wziąć dane bezpośrednio z MongoDB, które są zapisane w takim, powiedzmy, skompilowanym JSON-ie, czyli JSON-ie, ale możecie je wziąć, wrzucić na frontend i już macie gotowe rozwiązanie. Ma swoje wady, to znaczy MongoDB jest problematyczne, jeśli nie jesteście w stanie zmieścić całej bazy danych w pamięci. Co
w wielu przypadkach trochę eliminuje wiązanie. Nie znaczy, że sobie poradzi, ale robi się dużo trudniej. ACAP Resistance. Tutaj wydzielił ACAP Resistance od ACKI, który wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o reaktywne wyglądanie. ACAP to jest model właściwie aktorowy. ACAP Resistance to jest bardzo dobry sposób na implementację event sourcingu. To znaczy, polega na tym, że jeśli mamy tą część, znowu tego procesu, powinien sobie jakiś skrót zrobić, tą część tutaj, jeśli chcemy ją zrobić tym naszym wspomnianym wcześniej event sourcingiem, to ACAP to jest rozwiązanie z pudełka. To znaczy, nie musi, my przypinamy do ACAP Resistance, przypinamy jakieś bazy. Mówimy, że na przykład ma zapisywać eventy, na przykład w Mogu, czy Kasamu, czy gdzieś tam. Spinamy to z wiadomościami między aktorami i już mamy nasz event sourcing. Jeśli nam padnie baza, to będzie w stanie otworzyć z eventów, które były wcześniej, cały aktualny stan. Bez najmniejszego poglądu. Polecam. AK w ogóle jest bardzo ciekawym tematem. To jest w ogóle temat nie na jedną kolekcję, na ich tak z 8 plus warsztaty. Dlatego nie będę tutaj się rozwodził, bo to trudno ludzie sobie zbawiają stąd. Ale generalnie polecam zdecydowanie zajrzeć. To, co właśnie chciałbym oprócz samego SQLS-a sprzedać tutaj, to spójrzcie na reaktywne programowanie, jeśli mieliście okazję wcześniej. I przyjrzyjcie też właśnie implementacji, właśnie zwłaszcza w matce, modelu aktorowego. Mówię o tym dlatego, że to jest nie tyle co silnie związane z SQLS-em, co raczej związane z programowaniem rozproszonym. Ale to są tematy, które dość blisko siebie leżą. Dobra, już nie było kończyć. Key takeaways. No, kolejna rzecz, której nie chciałem robić, ale podobno każda dobra prezentacja musi mieć slajd o nazwie Key takeaways. Jakby ktoś nie schował przez całą prezentację, to bardzo dobrze, że tutaj jesteście. Teraz słuchajcie proszę. Ten jeden moment, bo to są wszystko, co mówiłem w prezentacji, to jest tutaj właściwie. I właściwie nic więcej nie trzeba było znać. Więc tak, najważniejszy punkt to jest to, co powtarzałem chyba dzisiaj z 10 razy, czyli to, że używajmy cię narzędzi, które są najbardziej odpowiadają waszym potrzebom. CQS pozwala wam zmniejszyć ilość kompromisów, które musicie robić, jeśli chodzi o technologię, które wykorzystujecie. Tutaj wykorzystacie bazę relacyjną, ale to już nie musicie, to możecie już Cassandra, albo pamięci, albo czegokolwiek innego. Możecie Google w każdym razie dopasowujcie się z narzędziami. Pamiętajcie, że starajcie się brać każdą część systemu. Jeśli jesteście w miejscu, w którym obsługiwane jest przez jakąś adminkę i właściwie to jest ważne, żeby był wygodny model do edycji, to zróbcie taki model do edycji. Zróbcie bazę, która łatwo pozwala zmieniać poszczególne elementy i na tym się skupcie w tym miejscu. Jeśli będziecie chcieli iść do, zrobić sobie jakiś widok, który jest za bardzo szybki i będzie łatwo próbować się na do użytkownika, no to zmieńcie założenia. Tutaj musicie mieć całe obiekty, więc nie wiem, weźcie Cassandrę, wszystko wrzućcie do jednej wartości, a co? I to prowadzi się użytkownikowi. Żaden problem, naprawdę. SQLS wam pozwala na to, żebyście faktycznie mogli się bardziej dopasować do ładnego miejsca, w tym, na którym jesteście w systemie. Budujcie swoje widoki oraz synchroniczne. Aha, przepraszam, w ogóle, że jest po angielsku. Przeszkadza to komuś. To będzie, bo to jest ostatni slajd, ale to jest kolejna mądra rada, którą dostałem, to jest, żeby robić to po angielsku. Właściwie nie wiem dlaczego, bo wcześniej mówili, dlaczego tam robić, tego nie pamiętam już. Budujcie swoje widoki asynchronicznie. CQS nie wymaga asynchroniczności, nigdzie. To jest przykład implementacji, a tak samo się musi. Ale warto to robić, dlatego że budowanie asynchronicznych widoków jest najzwyczajniej się po prostu ciężkie. Jeśli macie, dlatego robimy, mówię to po to, żebyśmy faktycznie po pierwsze byli w stanie zrobić to szybko, ale jest też dużo, dużo, dużo ważniejszy powód. Mianowicie to, że nie macie gwarancji, że ten partition tolerant, że partycje, czyli nasz system, będzie przez cały czas działał wspólnie, czy nawet pewnie jakieś połączenie się trzeba gdzieś tam. Może się okazać, że naszym wspaniałym świecie usługowym, że zbudować jeden widok, potrzebuje się nagle 15 działających usług. Jeśli jedna z nich nie będzie działała, to nie będzie widoku. Tego raczej nie róbcie. Jeśli jesteście tylko w stanie, a zwykle jesteście, tworzyć te widoki asynchroniczne, a właściwie dane do nich budować asynchronicznie, tak żeby usługa, która prezentuje widok, musiała podarzyć do tylko i wyłącznie do swojego stołu na przykład, to tak właśnie róbcie, bo dzięki temu faktycznie nasza aplikacja będzie nie tylko szybka, ten widok będzie, te dane są dopasowane do tego, co robicie, ale będzie też w miarę oczywiście, bo to też może paść, w miarę niezależna od reszty systemu. Cała reszta może naprawdę leżeć, może się palić, nic nie można kupić, ale przynajmniej może zobaczyć. A przynajmniej może nie można zobaczyć, ale jak ktoś ma widok oferty, to może kupić. Tak, dalej, tak dalej. To znaczy, nie chcemy robić systemów, które są zależne od siebie, zwłaszcza tych, które użytkownik puka, no bo to się w którymś momencie zawsze się skończy. To nie jest prawdopodobne, to jest... Właściwie to trzeci punkt, czyli
zastanowicie się nad najlepszym modelem na każde zapytanie i na każde polecenie, to już powiedziałem wcześniej, bo to jest de facto rozszerzenie pierwszego punktu. Róbcie takie modele, które Wam pasują w miejscu, są stosowane do Waszych potrzeb. No i to jest też istotne. Mówimy tutaj przez cały czas o tym, że systemy security'owe, o ile nie muszą być, ale zwykle są ostatecznie spójne, to teraz zastanówmy się, nie wszystkie części naszego systemu mogą być ostatecznie spójne. Zwrócę znowu do sytuacji w Allegro. No, zakupy raczej powinny być jednak w miarę synchroniczne, tak? Bo tam dużo rzeczy może się stać, które, może nie cała część systemu, może nie wszystko, ale przyjęcie chociażby tego, już zacząłem sobie. Mogę pytanie? Oczywiście. Macie takie części systemu, które właśnie, w których transakcyjność się i synchroniczność miesza z... No, całe to. Na przykład, nie wiem, ofertę przeglądam sobie w query, a w komandę już dodaję koszyka. Wiesz co, nie, koszyk akurat nie. Koszyk to jest coś, co bym... To, że dodałeś, to akurat nie jest... Chociaż powiem Ci, czy nie koszyk teraz. Na pewno jak każdy, bo to jest taka część systemu, którą nie pasowałem. Ale podejrzewam, że koszyk nie musiał być. To fakt, czy dokonałeś zakupu już tego koszyka. Dobra, no, z koszyka złożenie zamówienia. O, złożenie zamówienia to na przykład to, co powinno być przynajmniej w jakiejś tej części synchroniczne. Może nie cała operacja, przyjęcie zamówienia powinno być synchroniczne. Przykład z innego IP-czki właśnie Amazon tak ma, czyli przyjęcie zamówienia jest zawsze synchroniczne. Samo zamówienie już nie jest. Nie wiem, zwróćcie uwagę, że zakupicie coś na Amazonie, to macie zamówienie w procesie. W wielu przypadkach nie zdążycie zobaczyć tego procesing nawet, ale mamy coś takiego, że faktycznie mamy tu część systemu, która musi być synchroniczna i musi być szybka. Mimo wszystko, co jest podobnie być problemem. Ale ponieważ, żeby zapewnić tą szybkość, to Amazon obrał cały ten proces zamówienia do najmniejszej części, która musi być synchroniczna i tylko ją zostawił. Cała reszta jest robiona synchronicznie gdzieś tam później, dzięki czemu mamy dalej stosunkowo bez awaryjności, jeśli chodzi o schowanie zamówień, coś co najbardziej by wkurzało. A cała reszta, no w sumie, jak klikniesz, to ty czujesz, że kupiłeś tak naprawdę. To, że faktycznie samo zamówienie się jeszcze przetwarza, to dla ciebie nie ma większego znaczenia, bo jeszcze nie powstał sklep, który pozwala ci, zamawiając przez internet, dostarczyć w ciągu kilku sekund do drzwi. Więc to, że czekałeś nawet minuty, zanim twoje zamówienie się procesowało, to dla ciebie nie ma większego znaczenia, no bo no i tak będę dostanę to dopiero w poniedziałek. Także warto pomyśleć o tym, co po waszym systemie może być ostatecznie spójne. Prawda jest taka, powiem wam szczerze, z własnego doświadczenia, że jak przyjdziemy sobie do biznesu, to biznes zawsze mi powie, że wszystko musi być spójne od razu. Zawsze, po prostu, co by się nie działo, nie wiem, jak może być, że ktoś wstawił kartę i ona nie będzie wdrażana na przykład od razu. Albo że zmienimy jej tytuł, ja jej nie zobaczę do tytułu, a za sobą dokładnie. No, zawsze stwierdzą, że musi być wszystko synchroniczne, bo tak po prostu, tak oni to sobie wyobrażają. Dlatego warto robić jedną rzecz. Takie, to jest nawet sztuczka, to jest rzecz, która jest naturalna, przynajmniej dla mnie w firmie. To jest to, że dobrze, ja ci nie mogę zrobić synchroniczny system, naprawdę mogę. Będzie on kosztował 15 milionów złotych. I ja go rozliczę, oczywiście powiem mu dokładnie, jak ile czasu to zajmie, jakie będą rzeczy, które faktycznie inne, które będą działały dobrze, bo to nie ma tak, że pieniądze załatwią wszystko. No i jeśli się na to zgodzi, jeśli faktycznie stwierdzi, że jego wymagania dotyczące tej złożonej, tej spójności są na tyle istotne, że on sobie może pozwolić na ten koszt i na ewentualne problemy później z tym związane, no to spoko. Ja bym go wystarczył do rozwiązania. I tutaj przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz faktycznie. To jest to, że tworzymy architekturę jakąś, to jest rzecz, która jest ściśle powiązana z wymaganiami biznesowymi. Nie tworzymy jej w próżni, nie tworzymy sobie magicznych rozwiązań gdzieś tam, bo tak naprawdę bo chcemy tak zrobić, bo jesteśmy już fachowcami, ale tworzymy po to, że chcemy je sprzedać, więc warto na to pomyśleć o tym, jakie są wymagania klienta. Jeśli wymagania klienta pozwalają na to, że zrobimy ci system za 5 tysięcy, który będzie ostatecznie spójny, to wystarczy, to możemy się to zabrać. Oczywiście zawsze też musimy brać pod uwagę nawet nie tylko performance czy wydajność, ale także przede wszystkim nasze wszystkie wymagania funkcjonalne, czyli dostępność również tego, co robimy. Dopiero jak faktycznie mamy te rzeczy, jak sobie porozmawialiśmy najpierw
dostaliśmy nasze wymagania, czyli dogadaliśmy się z naszym biznesem, czy naszym produktem tego, jakie są ich wymagania, możemy z nimi faktycznie posiedzieć, pomyśleć, dobra, słuchaj, to jeśli faktycznie chcesz, żeby było tak, to możemy zrobić to w ten sposób, czyli możemy, będą się oferty pojawiały no, minuty później, ale dzięki temu system będzie tańszy, będzie bardziej niezawodny, to znaczy będą pojawiały się później, ale jeśli nam się wykrzani, ta część systemacie obiecuje, że się wykrzani w końcu, to dalej będziemy coś pokazywać. Warto, to brzmi jak frazes, ale są rozmowy, na takie rozmowy jak biznes, czy jak to się u nas nazywa, za produkt, to jest coś, co jest wymagane. Szczepa środków. Do już prezesu. Tego jeszcze widziałem. Po raz kolejny, kolejna rada od kolegi, że żadna prezentacja nie jest kompletna bez linków na końcu. Także mam linki. A rada się nie ma na czarnym. Tego nie linki. Myślę co do tego, że jak przeczytałem te linki. W każdym razie prezentacja będzie dostępna na internecie, także nie przyjmujcie się teraz, nie widzicie do bardzo dokładnie co jest. Sikieres WordPress.com. Przez długi czas to był bardzo fajnie rozwijany blog. Niestety już nie jest po mojemu zawodowi. Aczkolwiek w dalszym ciągu są tam bardzo fajne artykuły, więc mimo tego, że może nie jest to akcja jakoś naprawdę super bieżący blog, to tak naprawdę Sikieres to jest wzorzec architektonicznie, jeszcze on aż tak się nie rozwija w czasie. Tak samo jak, nie wiem, wzorzec Obserwera też jakoś wybitnych zmian w ciągu 40 lat, nie wiem. O, przesadzę, ale kilka razy to zmienił, więc dalej jest coś, co warto poczytać. Bardzo dużo ludzi pokazało te burze, jak powiedziałem, w Martynie Fullerze. Także mam nadzieję, że wspominanie o tym, że warto czytać jego bloga, jest raczej niepotrzebne, ale jeśli by było, to macie tutaj link do artykułu, w którym Martin się zainteresował CQS-em i stworzył fantastyczny artykuł na ten temat. No i oczywiście obowiązkowe linki na żyli, które wspomniałem wcześniej, jak wysyłałem linki do Kasany i tak dalej, bo to zajęło jeszcze kilka slajdów. Ale z wami polecam także zapoznać się z narzędziami, szczególnie do komunikacji, jeśli wam to brakuje, o którym wspomniałem ze slajdów wcześniej, oraz podobne, które faktycznie wspomagają nas w tym działaniu. Teraz właśnie chciałbym pytanie. Teraz wiesz, mi dać na pytanie, więc niech będzie. To jeden dla ciebie. To jest taki termiczny. Wiesz, nie otwieram tego, więc nie wiem. Ale skąd ustawę? Jak radzicie sobie z problemem Venture Consistency? No nie, chodzi o to, że no, to, że to jest spójne, ostateczne to jest fajnie. Dostaniesz tylko jeden, tylko wiesz, nie? Okej, ale dam się pytanie. No. Ale jak sobie radzicie na przykład z tym, że coś się nie synchronizuje, tak? Bo na przykład event pójdzie nie tak, albo się synchronizuje w tej kolejności i będzie zły ten stan, to macie, nie wiem, mechanizmy, że nie wiem, z update danego dnia odgrywacie z event source'a, z event store'a, albo nie, albo synchronizujecie z bazą danych? Moja odpowiedź brzmi, to zależy. Czyli ulubiona odpowiedź każdego specjalisty IT. To zależy od miejsca w systemie, bo mamy dużo zespołów i wszystko działa dokładnie tak samo. Ale mogę dać przykład. Jeśli chodzi o na przykład listingi, mamy odtwarzanie zdarzeń w swojej kolejności, się zdarza się też często, z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że Kafka na przykład, którą wykorzystujemy, ona gwarantuje nam, że wiadomości, które wyjdą w tej samej kolejności od jednego publishera, ale już na przykład nie gwarantuje tego przy wielu publisherach. Czyli nawet jeśli czasowo, powiedzmy, bierzemy sobie bezdenny czas na serwerach, co się zdarzyło w tej samej kolejności, to nie dostajemy gwarancji, że to faktycznie przyjdzie w tej samej kolejności, a nawet więcej, mamy sobie więcej nawet kolejek, których to jest obsługiwane, więc w ogóle nie mamy gwarancji, że one przyjdą w jakiejkolwiek kolejności, która ma sens. Dlatego w przypadku listingu radzimy sobie w ten sposób, że zapamiętujemy każde wydarzenie. Mamy sobie jakiś nasz model, który stara się, który jest, odzorowuje ten nasz listing. I po prostu jeśli dostajemy informację jakąś, to zapamiętujemy, nawet jeśli jest niespójna. Albo czekamy, że jakiś czas później, czy ta informacja się uspójni, a jeśli nie uspójni, no to jest ten moment takiego fallbacku, w którym idziemy do jakiegoś źródła danych, żeby uzupełnić. W sytuacjach oczywiście to nie gwarantuje pełnej zawaryjności, bo możemy doprowadzić do to, że możemy mieć pecha i po prostu duży batch danych później nie przyjdzie.
więc na przykład kilku wypustów nam zabraknie. Także mamy faktycznie raz na jakiś czas sprawdzanie, szczególnie momenty, kiedy nie ma drugiego ruchu, czy stan dany się zgadza. I nawet ilościowo przy jakichś prostszych przypadkach, jeśli są bardziej skomplikowane, to mamy nasze poziomy, powiedzmy, fallbacku, które możemy wykorzystać tutaj, żeby otworzyć dane. To żaden styl rozwiązania jest dany. Nie było. Właściwie to synchronizowanie asynchronicznego świata będzie zawsze dużym problemem. Nieważne, co będziemy z nim robić. Mamy coraz lepsze narzędzia kolejkowe, co jest dużym zyskiem dla nas. Dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie bardziej ufać wiadomościom i nasze mechanizmy, które niestety potrafią być bolesne dla samej usługi, do sprawdzania, czy wszystko jest w porządku, są rzadziej uruchamiane, czy rzadziej faktycznie fallbackują na coraz to bardziej skomplikowane metody synchronizacji. Wybrałem na pytanie? Tak, a na przykład jak masz taki komponent autonomiczny, to robię ofertę, tak? Załóżmy, że nie oferta, ale oferta zamówienia, tak? Czy on działa poparcie o model, czy on na przykład jest taki komponent, który jednocześnie obsługuje query, czyli jednocześnie komand, czy raczej... Zacznijmy od tego, przepraszam, muszę powiedzieć. Jeśli mówimy o modelu na przykład zamówienia, to on faktycznie może być to swój model command. I co wcale nie znaczy, że ten model, że ten komponent... Nie jeszcze. Dobra. Mamy sobie to, to jest ten obrót, o którym mówisz. To, że tworzymy ten model, który pozwala na łatwe zapisywanie, na modyfikację informacji, czy trzyma po prostu nasze myślenie o zamówieniu, co nie znaczy, że nie możemy pobrać informacji na temat. Możemy, tylko oczywiście wymagania dotyczące performance takiej operacji są bardzo niskie, robimy to bardzo rzadko. No i oczywiście pobieramy to dokładnie w takim modelu, jaki jest model do zapisu, czyli order, który jest dokładnie tym, czym potrzebujemy. Przyznam szczerze, że nie potrafię teraz powiedzieć, jak to jest dokładnie model, do jego opisać, dlatego że to nie jest moja działka. Ale właśnie kategorie, o których wspomniałem wcześniej, są takie, że ten nasz model tutaj, nazwany bardzo mało poetycką core kategorii, to jest model, który właściwie jest modelem drzewiastym. I jeśli ktoś chce się zsynchronizować, to oczywiście raczej nie online'owo, czyli nie jak użytkownik pyta z tym modelem, to zostanie właśnie w tej formie. Także tak to odczytywać dalej mogę, to nie jest powiedzieć. Chyba że event source'uję, to wtedy faktycznie mogę zablokować tego odczyta, to się raczej nie robi. Ale odczyt się odbywa na moich zasadach. Czyli ja mówię, że nie pozwolę nikomu pytać się częściej niż raz na sekundę to i odbywa się pod moim modelem. Ja mogę dać innym moim klientom, jeśli będą wystarczająco priorytetowi dla mnie, czyli wystarczająco zbieżne są na potrzeby, znaczy cele biznesowe, mogę ich wspomóc, mogę stworzyć. Nawet zdarza się, że stworzę to dla nich, czyli stworzę model do czytu tak, jak oni potrzebują, ale to nie znaczy, że będę robił cokolwiek tutaj. To jest mój model dla mnie. To jest często w świecie DD, to są często usługi, które są wewnątrz domeny, których nie prezentujemy na zewnątrz. Te usługi, które prezentujemy na zewnątrz, są często zwane API gatewayami, czyli coś, do czego świat się może robić. A to często jest po prostu moja wewnętrzna usługa. Nikt nie ma prawa poza moim kontekstem, poza moim zespołem, dobijać się do niej. Czyli takie admin. Można powiedzieć. Nie jest dokładnie to, ale tak. Mniej więcej to rozrobuję. Są takie komponenty, których modyfikowany zacznie odczyta i lektuje, nawet synchronicznie i nawet drzewie. To już nie jest QS. Ale mam. Przecież mamy do tego, że mamy to, co widać na zewnątrz, to nie jest wszystko, nie? To jest, mamy dużo rzeczy, które zanim dojdą do krawędzi systemu, użytkownik ich nigdy nie zobaczy. Także zdarzają się przypadki, kiedy po prostu wymagania wydajnościowe są, kiedy to nie są ważne, co wszystkim rzeczy, to naprawdę są, nie są rzeczy, które muszą być na szybko, które musimy jakoś specjalnie się spinać, żeby działały przecudnie. No tak, oczywiście są takie miejsca. To, że mamy coś w SQL-ie, nasz cały system nagle musi działać dokładnie do tych samych zasad. Mamy troszeczkę za dużo zespołów i trochę za dużo tych usług, żebyśmy narzucali takie rzeczy. Ja mam takie trochę z innej beczki pytanie, bo mówiłeś, że na początku mieliście monolit jakiś, prawda? Czyli takie spaghetti. I teraz pytanie, czy wydzieraliście... Czy wydzieraliście jakby części funkcjonalności podczas waszej pracy do poszczególnych takich bonek kontekstów, czy po prostu pisaliście je od nowa, dając założenie? Właściwie to obie rzeczy. Jest taka książka, już pamiętam kogo, to się Breaking the Sims. To przynajmniej rozdział się nowy, więc nie sobie przypomnę. Ale mówiłem o tym, że faktycznie rozbijanie monitorów jest możliwe.
o ile jesteś w stanie znaleźć te SIMS, czyli te szty. Jeśli jesteś w stanie podzielić system, tak, że faktycznie ta część to jest jakaś logiczna część. To jest, mówią o ludzi, którzy nie spaghetti, właśnie tego zwróciłem uwagę. Czyli to, co byś najpierw zrobił, to po prostu przerzucił całe wszystko, co jesteś w stanie zrobić do różnych usług. Wziął ten kod i po prostu go rozbił. Ale niestety większość jest spaghetti. Więc te rzeczy są mało możliwe. To jest coś, co wynika z DDD. Dlatego dużo o tym nie powiem, ale mamy coś takiego, co się nazywa ACL, czyli Anti-Corruption Layer. I jeśli mamy, chcemy coś stworzyć w nowej architekturze, a jest to zależne od rzeczy, które są w starej architekturze, która jest naszym monolitem, której naprawdę nie da się tych naszych szwów znaleźć, to tworzymy coś, co nazywa ACL. ACL to jest coś, co rozumie stary świat. Jest często bardzo trudny kawałek kodu, ale przekazuje go w nowym modelu. Kategorie tego będą przykładem. Żeby zacząć się bardzo nad kategoriami, stworzyliśmy najpierw dla innych usług, stworzyliśmy właśnie takie ACL, czyli coś, co jest właściwie w tym starym świecie, żyje, przepraszam, jedną nogą, rozumie ten stary świat, potrafi tam posługiwać się bazą i tak dalej, ale prezentuje to w modelu, który jest dużo czytelniejszy, który my wymyśliliśmy. Tych ACL powstało z czasem bardzo dużo, bo prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie nigdy wziąć po prostu całego systemu i go przepisać. Allegro powstawało 15 lat, mniej więcej, teraz chyba było 15 lat w tym roku, znaczy zeszłym. Także założenie, że przez 15 lat ludzie pisali aplikacje, że to dało się odtworzyć w rok czy dwa, jest no troszeczkę, no nie jest realistyczne, nie ukrywajmy, to nie są głupi ludzie, którzy pisali, tak? Czyli 15 lat kodu da się otworzyć, by jeden, dwa przygotowania. Także to, co my robimy de facto, to co nam DDD podpowiada, to jest to, żeby znaleźć sobie te części, które są dla nas istotne, do których zrobimy najwięcej pieniędzy i zacznijmy od nich. Oddzielmy się od starego świata tymi naszymi warstwami ACL i twórzmy rzeczy w nowej architekturze. To, że mówię to z jakimś przekonaniem, wynika z tego, że robimy tak od dwóch lat. De facto da się to robić. Na początku nam się w wielu wydawało, że to brzmi jak mrzonka. Zostawiamy stary system, on wcale nigdzie nie zniknął, tam jest, ciągle jest brzydki. Ale to działa, to naprawdę działa, to jest bolesne, ale z drugiej strony powód, dla którego zaczęliśmy przychodzić, zaczęliśmy w ogóle o tej rzeczy myśleć, jest taki, że Allegro przestało się rozwijać w tym momencie. Mieliśmy sytuację, w której programiści nam powiedzieli, że no, możemy to zrobić 6 do 9 miesięcy, a to było dodanie jednego pola z nim. Także generalnie to był taki kubeł zimnej wody w tym momencie, jak się okazało, że no nasz monolit najzwyczajniej się nas przygniął. To już było tak ciężko, że nie dało się nic więcej z tym zrobić. Dlatego zaczęliśmy myśleć o czymś, co pozwoli nam pomóc. I pierwszym pomysłem było to, co właśnie mówiłem wcześniej, czyli faktycznie chcemy zrobić nowe kategorie. To co zrobimy? Napiszemy sobie usługę, ta usługa, połączymy je w miejscach, gdzie w tym monolicie była te usługi i będziemy mieli kategorię w tych usługach. Tylko że teraz zobaczcie sobie monolit. Teraz zaraz nowy nie da się. Czyli łamię obietnicę, będę ją rysował. Mamy sobie monolit. To jest... chyba mogę to powiedzieć, bo gdzieś tutaj się wyciekła już nazwa. To jest monolit nazwy Keppo. Nikt nie wie, skąd właśnie skończył. Są dużo różnych wersji. I mamy sobie kategorie. Kategorie. I kategorie się pojawią ze zresztą świata. Więc początkowy plan. Teraz to zabrzmi śmiesznie, ale był taki. Polegał na tym, że my sobie stworzymy sobie kategorie. I to wszystkie miejsca, które są tutaj, sobie połączymy z tą usługą. Widzicie w tym problem? Teraz? Tych miejsc mogą być miliony. To, że założenie, że to jest jakieś miejsce w systemie, a my się łączymy z tylko gdzieś tam po drodze, jest bardzo odważne. Bo tak naprawdę to było tak. To jest monolit, to przez kilkanaście lat narosło tak, że każdy... Aha, dobra, to tutaj widzę, że jakiś statyczny plik jest generowany z kategorii, jakiś HTML, to ja sobie go zaciągnę i dołączę do mojej strony. Nawet tych powiązań nie widzimy, to są powiązania, których ja wiem, a jest 14 tysięcy razy więcej klikiem. I to są tylko kategorie. Weźmy sobie parametry, mamy kolejne. Tutaj coś będzie tu. No i to są dwie rzeczy. To wrzuciliśmy w kosmos, to nie dało się tak zrobić. To, co zrobiliśmy, to jest po pierwsze nasze badania tego, co nam przynosi pieniądze. Ale znaleźliśmy te miejsca, które faktycznie są dla nas drogie,
którym faktycznie chcielibyśmy dynamicznie się rozwijać, bo na tym widać, że na przykład cały świat coraz lepszy jest. No, mogę wam powiedzieć, że jedną z takich rzeczy na przykład były technologie mobilne, czyli tworzenie stron, które faktycznie się dostosowują, czy API, które faktycznie pozwalają na drugą pracę mobilnymi technologiami. Także, żeby to zrobić, to my sobie znaleźliśmy te miejsca. To nie było w tym momencie może kategorii, a na przykład do listing. Czyli sobie mamy ten listing. Wewnątrz systemu starego, czyli stworzyliśmy sobie, albo na jego pograniczu tak naprawdę, stworzyliśmy sobie te właśnie ACL-e. Które wyciągają będę czasami nawet z bazy. Jeśli to są readony, to jest absolutnie dozwolone. No i po prostu przekazują do listingu. Teraz to są małe może na obrazku, ale technologowe są bardzo, bardzo ciężkie kawałki kodu. One mogą być pewne do zrobienia, ale jak już zostaną zrobione, to nasz cały model, który jest w starym systemie, jest sobie bezpiecznie jest w tym miejscu, a nasz ACL pozwala mi na to, żeby ten on nam nie wyciekł do naszej nowej architektury. Jest też takie, co się nazywa w nomenklaturze DDD, a właściwie wcześniej było po prostu znane jako określenie, to znaczy jak Big Ball of Math. Wiecie, co jest Big Ball of Math? Ktoś da sobie? No. Big Ball of Math dokładna definicja mówi, że to jest system, który nie ma zauważalnej architektury. Uwielbiam tę definicję, to jest fantastyczna, ale generalnie chodzi mi o to, że są to miejsca, które nie są w żaden sposób zaprojektowane, one po prostu urosły. One narastały, tak jak kula błota. I tak naprawdę, jeśli nawet coś było oddzielone, było spięte modelem z tą kulą błota, to stawało się kulą błota, bo to było to wiadomo, zaciągnie w tym momencie cały system do siebie. I teraz, jeśli my nie zrobilibyśmy tego, jeśli pozwolilibyśmy, że ten model sobie wszedł bezpośrednio do nas, czyli prostrate model, no to ta nasza nowa część systemu stała się częścią starego systemu i stała się częścią robota. Tak się już działo. Stworzyliśmy nasze wcześniejsze działania dotyczące zmian architektury, były takie, że stworzyliśmy sobie tak zwaną nową platformę. Nowa platforma była napisana zgodnie z zasadami pisania ładnego kodu. Była napisana na usługach, co była usługach Symfony, nie wiem, czy ktoś z technologii, to jest PHP. Także była śliczna, miała świetne testy, ale korzystała z modelu CAPU. I właściwie w tym momencie się okazało, że właściwie to nie możemy wdrożyć rzeczy na nowej platformie tak zwanej bez wdrażania w Kerpo i tak właściwie stało się Kerpo. Za to od 2 lat faktycznie piszemy w ten sposób. Oczywiście zdarza się nam wywalić całą szczęście systemu zupełnie, bo nie potrzebujemy, albo napisać się od nowa, bo inaczej się nie da. Ale działając w ten sposób byliśmy w stanie zrobić dużo więcej. Czyli na przykład przeprowadziliśmy dość szybko całą naszą stronę RWD, czyli tego całego responsive designu, który pozwala tworzyć stronę niezależną od urządzenia, które przygotowano. Czyli właściwie być kawałkiem. Także to działa. To działa u nas, oczywiście nie znaczy, że będzie działało wszędzie. Ale to jest nasz sposób na radzenie sobie ze stałą architekturą, która przez lata była naszym problemem. Były jakieś pytania? Ile muszę? Chciałem tylko wziąć dopytać, czym jest napisane Alexa teraz? Teraz nie wszystkim może. Nie wiem. Znaczy, nie znam całego zestawu. Ale to oryginalne było napisane w PHP. PHP mniej więcej. Tam były pewne dodatki, które napisali na się pamięci w C++, żeby wszystko było wydajne, szybkie w ogóle. Także można powiedzieć, że oryginalne Allegro było napisane w kombinacji PHP z C++. Teraz jest główne zakończenie. Mówię głównie dlatego, że nasz ekosystem, czyli ten, który pozwala na szybkie tworzenie usług, na wykrywanie usług między sobą i tak dalej, to jest tak, który jest napisany w Java. Niedługo sporo uczelni będziemy open source'ować. Ale znowu to jest Java, więc tak naprawdę nie ma powodu, żeby nie było pisane w Ruby, w Scali, w Pelusiu, czymkolwiek. I nawet nasze zespoły co najmniej mają projekty dwujęzyczne. Większość, znakomita większość testów, czyli wszystkie, mają testy napisane w Ruby, mało w Scali. Ale są też takie usługi, które są całość pisane w Scali. Sam napisałem, dopóki jeszcze pozwalałem pisać coś w Pelusiu, więc można powiedzieć, wszystko, co jest na JVM, jest dozwolone, aczkolwiek są jeszcze zespoły, które przychodzą poza JVM-ką, bo jest zespół, który lubi, będzie pisał w Ruby, nazwał się Ruby, zespół faktycznie się nazywa Ruby, to żaden inny zespół się nazywa od nazwy technologii, w której siedzi, oni tak, czyli naprawdę bardzo lubią ten język. A oni akurat nie lubią JVM niestety, właściwie to nie wiem dlaczego dokładnie. Byłem ich architektem przez pół roku i nie dowiedziałem się przez pół roku, dlaczego tego mi gdzie Ruby przeszkadza. Ale też są sami pisać. Mamy wymagania dotyczące usług, które piszemy u nas.
muszą spełniać pewne założenia, muszą być monitorowane, muszą wpinać się do naszego serwisu Discovery, muszą udostępniać dokumentację itd., itd. Ale te wszystkie wymagania da się spełnić, korzystając z Drupal. Także większość zespołów, i to jest myślę właściwie odpowiedź, pisze na JVM. Czego używać jako serwis Discovery? Jakiegoś Zipipera, coś takiego? Teraz tak. Faktycznie używamy ephemeral nodów Zipipera. Ma to swoje wady. To było pierwsze rozwiązanie, które widzieliśmy, jeszcze mówiąc, nie jesteśmy jakoś tam zadowoleni. To podobnie będziemy zmieniać na któreś istniejących. Wówczas jak zaczynaliśmy to robić, Eureka, czyli nie wiem, czy kojarzy, to jest Netflixowe serwis Discovery, było bardzo mocno spięte z AWS-em, którego wówczas nie korzystaliśmy, właściwie jeszcze nie korzystamy w ogóle. Dlatego niestety muszę przyznać, że mimo że bardzo lubię Netflixa, kod Eureki był kiepski, najzwyczajniej był kiepski. Teraz jest dużo lepszy. To był czas, kiedy Eureka była właśnie udostępniona w open source. Jak każdy kod, który przeżyje w open source, się jego jakoś z czasem poprawia. Aczkolwiek wtedy to się nie nadawało, że to korzystało. Teraz być może tak. Tak, jeżeli chcesz słyszeć, jak to jest, jak konsula ją, chciałbym się zainteresować. Czy generalnie w ogóle polecam zajrzeć do Spring Cloud, Spring Cloud. Tam jest dużo technologii zintegrowanych. Znaczy, on nie chodzi od Springa, ale dużo technologii już działa ze Spring Cloudem. Także warto tam spojrzeć. Teraz. Mówiłeś na początku, że CQRS nie nadaje się do wszystkiego. I takim jednym z bardziej szablonowych przykładów to jest właśnie ten CRUD, którego zacząłeś. Tak? Nie, CRUD jest... To jest sposób myślenia o... Znaczy to jest jakiś wzorzec. No tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli mamy jakieś zestawy danych, które tak naprawdę traktujemy kodowo, czyli zapisz, odczytaj, ewentualnie zmodyfikuj, a mamy części, które naprawdę są mocno skomplikowane i tutaj chcielibyśmy chociażby wdrożyć ten CQRS. Czy macie takie przykłady, że na granicy tej starego myślenia o encjach jako krudzie, a nowych CQRS-owych? Już nie pokażę blaskę. Już mi odpada spod. Nie wiem, czy ja dobrze Cię rozumiem, ale CRUD, czyli sam jako nie wzorzec myślenia o danych, a sam fakt, że jesteśmy w stanie odczytać, zapisać, zabiegnąć naciska społeczeństwa, on dalej istnieje. Nie jest tak, to jest w naszym domenowym modelu jesteśmy w stanie wykonać wszystkie te operacje. One nie są dostępne dla użytkowników, czyli one nie działają, nie mamy jednego modelu rozpiętego na całą naszą architekturę, który jest faktycznie tak sam, czyli umożliwia to CRUD na globalnym poziomie, ale faktycznie operacje, które spełniasz, są możliwe. Zadałeś drugie pytanie. Idziesz sobie jak wrócić. Proszę, dziękuję. Pierwszy raz chciałbym dostać, dzięki. Także same operacje, które już można wykonywać. Zresztą się wykonuje. Polecenia, odczyt może nie zawsze jest potrzebny, ale czasem też jest, bo robimy adminkę, której jeśli chcemy robić jakieś, wydać jakieś polecenia, to nie musimy dowiedzieć, jakie te dane są, prawda? Czyli musimy je wykonać. To nie jest tak, że musimy z innego miejsca. Rozdzielacie CRUDa na dwa modele fizycznie pod spodem. Jeśli myślimy o CRUDzie jako wzorcu architektonicznym, to tak. Jeśli myślimy o CRUDzie jako operacjach na danych, to nie. To znaczy CRUD jako operacje na danych, czyli operacje atomowe, na jakieś operacje na samych krotkach, czyli powiedzmy po prostu na usługę, to są oczywiście dostępne. Tylko że myśląc o CRUDzie na globalnym poziomie, czyli o wzorcu architektonicznym, to nie jest jeden model, czyli nie to update'ujemy coś innego niż odczytujemy. Jak to można powiedzieć, tak? Czyli dokładnie tak jak mówiłem, rozdzielamy to, ale na poziomie architektury, nie na poziomie pojedynczych krotki. To też oczywiście jest możliwe. CQRS, o którym wspomniałem wcześniej, czyli powiedzmy, mówi nam na podziale. To jeszcze nie jest CQRS. To, co właśnie to, co opisujesz, to CQRS się nie kłóci z CRUDem, więc właściwie to jest to samo. Ja mam pytanie, jak na przykład masz ten model, to już czy do zapisu, czy do odczytu, jak chcesz zrobić refaktorem? Refaktoring? Na zmianę tego modelu, no nie wiem, nie zakończy się. Czyli, znaczy, bo refaktoring, które rzeczy jest zmianami, które zmieniają funkcjonalności, a to mówisz, że zmienia funkcjonalność, tak? Na przykład. Czy zmiany, konsekwencje, których jest później refaktoring, tak? No tutaj mam sytuację, w której wręcz CQRS jest bardzo mocny. Bo dzięki temu, że mamy ten rozdział, jeśli działamy na jakichś eventach i tak dalej, to że zmienisz. Przepraszam, 15 razy. To mniej więcej gdzieś tutaj było, Kowal już mi wydaje, wskazywał. Możemy sobie wykonać zmian, możemy nawet zmienić eventy, czy możemy dołożyć eventy. W większości naszych przypadków, jeśli coś modyfikujemy, to
to dane, które lecą w evencie, są związane bezpośrednio z modyfikacją, które wykonaliśmy. Znaczy, że jeśli dołożymy jakieś pole, to te widoki, które jeszcze nie świetają, na zwyczajnym świecie się nie zmienią, które ich interesuje. To, co można utrudnić życie, to są zmiany łamiące steczą prawdopodobność. I na to nie ma rady. To musimy faktycznie się przygotować. Ale prawda jest taka, że takie zmiany jest naprawdę dobre. Jeśli faktycznie mamy sytuację, kiedy my potrzebujemy w naszym widokowym modelu świecić takie pola, to szansa, że po prostu z punktu widzenia technicznego coś się zmieniło, zanim z punktu biznesowego się zmieniła, jest bardzo niewielka. Najpierw dochodzimy do zmian biznesowych, bo biznes zawsze będzie myślał, co jest na końcu. To, co jest pod spodem, jest naszą sprawą. Także najpierw dojdzie do tego, że na listing, powiedział, że na, słuchajcie, na listingach już nie wyświetlamy ceny w złotówkach, tylko teraz w rublach, bo chodzi nie ma waluta. I to się stanie pod wpływem decyzji biznesowej, nie pod wpływem decyzji technicznej. Także ten przypadek będzie ogólny dużo wcześniej, niż będzie mieć problem techniczny. A zmiany oczywiście inkrementalne, czyli zmiany, które nie dużo chcecie prowadzić, są dla nas absolutnie nie groźne. Jeżeli są zmiany, na przykład łamiące kompatybilność, to można przez to jeden moment suportować. Tak robimy też. Bo zmiany... Bo zmiany, które faktycznie biznes sobie zażyczy i które łamią się kompatybilność, to mówimy, że drogą. To znaczy, że będziemy musieli ten moment mieć ten moment, nie? A to robimy zwykle w ten sposób, że mamy sobie wersjonowane. Nasze wszystkie API, nasze wszystkie kolegi są wersjonowane. To znaczy, że jeśli wiemy, że musimy skierować to przez miesiąc, na przykład, to po prostu stawimy przez jakiś czas miesiąc swoje fajne. Jeden będzie taki, drugi będzie taki. I każdy jeden miał czas na cofnięcie się. Ponieważ mamy serwis Discovery, ten wspomniałem wcześniej, który jest płynąc nasze usługi, będziemy wiedzieć, kto się przyłączył. Będziemy w stanie, nie stanie się tak, że ktoś będzie, dobra, Wi-Fi idzie, pół godziny się wydała. To się nie stanie dlatego, że my będziemy wiedzieć, który po prostu jest taki takiej wersji. To jest bardzo ważna informacja skórowa. Jeśli robicie świat mikrosługowy, trzymajcie takie informacje. Bo mikrosługi brzmią ciekawie, bo na przykład musisz się z nimi robić maintenance na nie. Wtedy się okazuje, że nie można się nadpłować. Dlatego bardzo ważne są narzędzia, które pozwalają na monitorowanie właśnie tego, co ty mówisz, czyli tego, kto, jakie mają zarejestrowane usługi, jak one działają, z jakich innych usług korzystają i z jakiej wersji tych usług korzystają. Z czego, mówiąc o API usługi, myślimy nie tylko o API synchronicznej, czyli faktycznie nasze restowne zasoby, ale API również to są zdarzenia. To jest sposób, jak usługa komunikuje się z resztą świata i on również musi być wysyłany, jak wszystko inne. Ja mam pytanie. Nie, to kolejny przypytam z tego drugiego. A co? Jak są części systemów, które muszą być spójne od razu, tak jak tutaj mówię, na przykład, to jakie jest podejście do instytucji, które są na przykład nie jest sprawdzane, czy nie nadaje, czy jest mission, separation? Separation zależy jaki poziom, czy jest, tylko że mówimy o security, przewidując faktycznie polecenia i widoki, to nie znaczy, że te rzeczy na jednej stronie internetowej muszą już nie mogą się przekazać. To jest dalej komunikacja usługowa, często te strony w ogóle są poziomem 15 osób. No i są miejsca, które oczywiście muszą komunikować się synchronicznie. To są polecenia też oczywiście. To nie mamy CQS-a takiego, ale to są polecenia, które faktycznie nie są robione synchronicznie, a przynajmniej nie całość ich, nie całość tego polecenia jest robione asynchronicznie. To jest znowu tutaj CQS, jak mówiłem. Ja tutaj pokazałem wam klasyczne przykłady, ale to nie jest powiedziane, że zawsze komend będzie w pełni asynchroniczny. Tak jak mówiłem w Amazonie. Amazon ma, wziął sobie swojego, chciał wprowadzić CQS-a, wziął sobie swoje, to, co się dzieje podczas zamówienia, przejrzał sobie cały jego proces i stwierdził, aha, to jest ta część, która musi dać się synchronicznie, bo na wprowadzenie użytkownika. Więc wziął sobie tą część i to jest ta część synchroniczna. To jest polecenie w dalszym ciągu, ale to jest synchroniczne. Cała reszta to jest już efekt tego polecenia. Wszystko dzieje się z kodem, użytkownik. Akurat w Amazonie wie, ale nie musi nawet wiedzieć, że to, że z czymś właściwie jeszcze czeka. Ale tutaj jest QRS, tylko że niekoniecznie całość jest. Tak. To jakby prześwisnąć, bo potem macie synchronizację danych między tymi modelami. Mhm. Z tego, że można być w ogóle totalnie różne modele, ale totalnie różne bazy pod kodem. Tak. W jaki sposób synchronizujecie tak de facto te dane? Wiesz co, tutaj mamy, to też było super stosujemy, korzystamy z Kawki, ale obudowaliśmy Kawkę naszym narzędziem nazwy Hermes. Hermes to jest coś, co umożliwia nam, ułatwia nam komunikację asynchroniczną. To znaczy polega to na tym, że jeśli strzelić wiadomość na Hermesa,
to Hermes ją wysiął na jakiś endpoint. Usługa wystawia sobie jakiś endpoint, który służy właśnie do Hermesa i to wygląda tak, jakby normalnie się robiła usługa do BR, czyli po prostu idzie zdarzenie, które jest najwysłane. Ta usługa w tym momencie bierze to zdarzenie i po prostu na tym świecie w zwykłym kodzie sprawdza, co może z nim zrobić. To jest jeden przykład. Mamy jeszcze inne przykłady. Nie wiem, czy kojarzycie Sparka, czy w ogóle Hadoopa, ale Spark to jest takie narzędzie, które pozwala na streaming danych. Taki, to jest szybkie przetwarzanie eventów. Oczywiście to jest dużo uproszczenia. Chłopacy od Sparka by się do niej obrazili. Ale to jest też narzędzie, które pozwala na szybkie odkształcenie modelu, czy tworzenie agregatu z jakichś zdarzeń na przykład, czy zmiany tych, które już właśnie tam są. To są zwykłe narzędzia programistyczne, na czym specjalnym narzędziem. Wyjątkiem są takie typowe technologie do event sourcingu, których jeszcze w tej chwili korzystamy. Może gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie. Takie właśnie jak AKP Resistance. Bo one robią coś takiego, że one ci zapytują każdy event. I to jest tak, że masz sobie powiedzmy tego aktora, który reprezentuje jakiś tam model i jak przychodzą te eventy, to ty sobie w kodzie zmieniasz ten model. One z pamięci robią przez cały czas. Masz na przykład, nie wiem, stan, jakiś tam liczny czegoś i każdy event zmienia się licznie. Zaczynasz od podstawy 0, przychodzi event plus 1, robisz plus 1, event plus 1, kolejny plus 1, jest minus 1, robisz minus 1 i tak dalej. I teraz w momencie, jak ci ubije się ten aktor, to się zdarza regularnie, to jak wstaje ci ponownie, bo on od razu wystartuje, to on odtwarza ten strumień eventów. Czyli AKP Resistance, czy w ogóle te event store, na przykład event store, ci robi replay. Tak, ale bardziej mi chodzi o to, że na przykład z kategoriami, masz po jednej stronie model drzewiasty, po drugiej stronie model listy. I w jaki sposób przenosisz zmiany z drzewiastego na... To jest świetne pytanie, bo właśnie chyba za miesiąc tam zrobiliśmy. W jaki sposób mamy usługiwaną orkiestrę zmian? To znaczy, przykładem jest to, że mamy sobie model drzewiasty, na którym zmiana, czyli przełożę, podamy sobie drzewo z jednego miejsca na drugie, to jest zmiana, która jest dla nas pojedyncza, jedna zmiana. Ale jak mówię o tych listach, to tych zmian jest się przykłada na każdą listę z ciemu. To potrafi być bolesne. Czyli mamy sobie usługę, która przytrzymuje informacje, gdzie to faktycznie, na jakie listy to może wpłynąć, po prostu odtwarzamy sobie każdą pojedynczą. To brzmi boleśnie, tylko że z drugiej strony my możemy to robić tak długo, jak chcemy. Nie mamy żadnego ograniczonego czasu na tę zmianę. To jest ostateczna spójność, więc nikomu nie zaboli to, że to potrwa. A po drugie, tak naprawdę, no, to się zdarza, nie? To jeśli mamy faktycznie zupełnie różne modele, no to jest prawie, że pewne, że jedna zmiana tutaj będzie pojawiała z n zmianami tutaj. Żeby nie było, to potrafi też być problem. Dlatego na przykład wprowadzamy zmiany, które pozwalają to zmniejszyć. Lista taką zmianą nie jest, bo jest nam to ciężko zrobić, więc faktycznie sobie pozwoliliśmy na to, żeby zrobić dłuższy proces. Mamy sobie usługę, która zbiera ten właśnie zdarzenia o tym zmianie, o której właśnie wspomniałem, i przerabia na 15 innych zmian. Czy zdarza? A to nas absolutnie nie boli. Bo czas, który na to poświęci, jest dla nas do zaniedbania tak naprawdę, bo nikt nas nie goni, żeby to było szybsze. Nie? Przecież akurat ta część będzie zmieniona, więc może to będzie szybsze osiągnięcie. Bela, pytanie? Tylko to dyszywanie. W takim wypadku enkapsuluje jakby zdarzenie jakiejś zmiany. Nie, żaden model nie jest świadomy drugiego. Nie musi być to, że jakaś gałąź, jakiś rozwój. Może być usługa, która jest też świadoma. Taka jedna usługa w systemie, jakiś mikroserwis, który jest świadomy jednego drugiego. Ale nie. Ten... Konwertuje to. Tak, dokładnie. Taki nasz mapper mogę powiedzieć. To się zdarza. No, ale dzięki temu otrzymujemy. To ma swoje negatywne cechy oczywiście, bo to jednak jest dużo operacji. Ale dzięki temu jesteśmy w stanie odizolować się od siebie. A przy pracy przy tylu zespołach to jest bardzo ważne, żeby się na siebie za mocno integrować. Bo każde najmniejsze miejsce synchronizacji jest zawsze problemem. Nieważne, czy rozmawiają dwa zespoły, które się bardzo lubią się w jednym pomieszczeniu i właściwie byli na wszystkich swoich ślubach, czy to rozmawiały zespoły, które są w dwóch różnych krajach. To zawsze jest problem. To twoja pytanie? Jeszcze na tego ostatnie. Ja mam takie... Event w jest fajne to, że można robić replay od dowolnego stanu. Problem jest, kiedy się schema na przykład zmienia i niektóre elementy już są nieaktualne. To samo to pytanie tak podobne. I teraz drugie pytanie, czy jakieś snapshoty, jak powstanie na przykład są snapshoty i eventy, tak? Tak, AKP system ma snapshoty. Znaczy każdy zdrowy, rozsądkowy system do event sourcingu musi mieć snapshoty. To jest coś, co jest właściwie obowiązkowe. Bo nie buduje się zawsze od początku, prawda? No, znaczy my generalnie event sourcing często robimy po prostu od razu, zmieniając bazę danych tak naprawdę. Także w naszym przypadku to jest o tyle prostsze, że nie bawimy się w to, ale jeśli korzystamy z technologii tak naprawdę stricte event source'owych, takich właśnie jak AKP Resistance,
Tam wręcz jest coś takiego, że możesz przypisać inną bazę do zdarzeń, czyli tych, które są zapisywane, i inną bazę do snapshotów. I to jest bardzo dobra rzecz, dlatego że to są zupełnie różne dane. Zdarzenia to są bardzo małe dane, które są w bardzo dużej ilości, a snapshoty potrafią mieć gigabajty, więc warto faktycznie inaczej to pomyśleć. Na przykład często jest tak, że tą bazą do eventów jest Cassandra, która pozwala na bardzo szybkie zapisy, ale właściwie prawie żadne manipulacje modelem. A z tą bazą kiepsko działa na duży, na pewno duży danych, który nie czekuje. Za to snapshot idzie do Hadoopa, czy tam HDFS-a. Dlatego, że akurat on sobie bardzo dobrze radzi z dużymi danymi. Nie działa tak szybko, ale z drugiej strony nie musimy aż tak często tego robić, żeby to było ładne. I to jest zrobione tak, że to jest konfigurowane generalnie, ale mamy sobie event. W którymś momencie AKP zrobisz snapshot, pozostałe eventy są ustane. I znowu mamy sobie snapshot i event. Czyli jeśli padnie nam aktor, to w tym momencie dany jest snapshot i odtwarzany jest każdy user. To tak w ogólności. My faktycznie pracujemy, mamy dość dużo swobody, jak to robimy. To wspiera out of the box, tak? AKP-CSS, tak. Dokładnie. W ogóle AKP-CSS jest o tyle ciekawa, że napisał ją, albo przynajmniej w pewnej części pisze ją, Polak. Nie wiem, czy któryś z Was kojarzy Konrada Malarskiego? Tak. W każdym razie Konrad Malarski jest częścią zespołu APKI, a w szczególności jako prezesem. W tej chwili zajmuje się głównie spadarektyw streamsami, ale jest bardzo silnie związany z tym tematem. A ja mam takie pytanie, czy masz jakieś opowieści związane z testowaniem, jak to u nas jest zrobione, na przykład to straszny temat, to jest po prostu temat, który wojny się toczył. Dlaczego to jest taki bolesny temat? Dlatego, że jeśli mamy w pomieszczeniu 5 deweloperów, to będziemy mieli 18 pomysłów na testowanie, prawdopodobnie. Jak to należy dobrze robić, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne i tak dalej. Mogliśmy powiedzieć, jak to my mniej więcej robimy. Bo oczywiście pomysłów też jest dużo, ale z nich wymaga dość dużej pracy. Oczywiście mamy swoje środowisko deweloperskie testowe. To są głównie nasze dwa różne klaudy, które są oczywiście z tego mecha, że ma swoje serwis discovery. I testy takie przywdrożeniowe robione są generalnie gdzieś tam przy teście. Ale jeśli chodzi o testy z każdego innego rodzaju, to już tak naprawdę zależy od miejsca, w którym jesteśmy. W niektórych miejscach starczą testy, bardzo proste testy integracyjne, z tych, które mamy mapowane w jakichś wajemokach czy czymś podobnym. W innych miejscach systemu, na przykład w procesie zakupu, faktycznie symulacji zakupu, robimy sobie testy niecałe end-to-end, ale powiedzmy od koszyka aż po transakcję. Po to, że tam naprawdę potrzebujemy spójności, tam nie możemy sobie pozwolić na to, że coś wdrożymy i coś tam użytkownik zobaczy. Tak, gdzie użytkownik zobaczy, to testy faktycznie robimy zwykle inne. Nie robimy testów całej aplikacji. Znaczy robiliśmy stałej aplikacji, trwało to zwykle pół dnia. I wymagało naprawdę koszmarnych rzeczy. Usługi są wdrażane niektóre kilka razy dziennie. Więc robienie takich testów, które zawsze się jakoś tam ze sobą zbiorą, jest trudne. Takie rzeczy jak Securance pozwalają nam właśnie na między innymi Securance, a także DD, także po prostu w miarę rozsądna architektura pozwala nam tworzyć pewne separowalne części systemu, które musimy przetestować, ale jeszcze możemy zignorować. Tam jest asynchroniczne, znaczy zignorować, nie musimy testować na bieżąco. Tam są asynchroniczne części procesu, właściwie testowanie na bieżąco ich razem jest trudne. Jest bardzo trudne, dlatego że to te rzeczy mogą działać na przykład kilka minut. Więc wyobraź sobie, że jeden test na kilka minut to i może trwać cały super testów w dzień. To robimy często też tak, że w takich przypadkach, zwłaszcza w takich sytuacjach, poprzez testy kontraktu. To znaczy zgadzamy się, jeżeli wykonać jakiś kontrakt. Czasami go wręcz nagrywamy. W sensie nagrywamy, mamy sobie nasze pytanie i nagrywamy odpowiedzi. I testujemy się nawzajem. Jeśli to nie jest wszędzie, ale coraz częściej są albo w planach, albo już niektórzy nawet to implementują, właśnie testy, które dokładnie takie są, że w którymś momencie są nagrywane odpowiedzi i twórca API dostaje te odpowiedzi, których my się spodziewamy i my testujemy jego API, czy te odpowiedzi się zgadzają. Nawet momentami chcemy zrobić tak, żeby on faktycznie, żeby dało się wywalić czyjś bit, czyjeś zdrożenie, jeśli faktycznie złamał też kompatybilność. Nie jest to często, bo wersjonujemy wszystkie nasze API. Więc nie ma aż tak dużych szans, żeby ktoś zrobi coś takiego, że faktycznie nas wysypie. Ale tak, generalnie to jest nasz stosunek do omijania testów całego systemu, czyli testy kontaktowe. Oczywiście planujemy tam jeszcze jakieś tam rzeczy. Brakuje nam na pewno bardzo takiego wspólnego środowiska produkcyjnego. A możesz powiedzieć, co zamierzacie opracować? Nie, chyba nie mogę powiedzieć, wiesz? Tak nie wiem, czy nie powiedziałem za dużo, to jest nagrywane. Ale generalnie, tak ogólnie, jeśli sobie mogę powiedzieć, to planujemy zaopracować wszystkie nasze narzędzia, w których tworzymy naszego PASA, czyli platformy serwis.
nasze, jakie są projekty, jak wdrażamy i tak dalej. Oczywiście bardzo mała część tych narzędzi jest napisana od nowa. Chyba żadną nie jest napisana od nowa. Także się opiera na jakichś narzędziach, które powstały wcześniej, w stylu tej kawki. Bo Hermes nie jest systemem projektowym, czy nawet publicznie sam w sobie, to jest coś, co wysadziliśmy nasz system, dopasowaliśmy nasze dostępy zyskowe i tak dalej, czyli pasowaliśmy na nas cały ekosystem. No i ten ekosystem właśnie będziemy puszczać, czyli wspólny z narzędzi, które pozwala nam usługi dopatrz szybko. No bo stworzenie nas usługi to jest... A jaki macie cel? Co wam daje? Co mamy z jakiś cel? Cel jest bardzo prosty. I komary w tej chwili naprawdę wszystkie rozwijające się firmy tak naprawdę. Bo zwróćcie uwagę, że teraz coraz więcej firm pracuje na open source i pracuje z open source. Pracownikom płaci, żeby produkowali to open source. No nasz gigantyczny community to otworzył. Naprawdę nie możesz być na tym źle, bo ty możesz sobie pozwolić na zmiany, które zrobić w twoich 5-6 projektów zespole, a tam jest świat, który jest gdzie w tysiącach. Jeśli zrobisz narzędzie, które ludzie będą korzystali, to będziesz miał od niego darmowy rozwój. PAS to nie jest coś, na czym zarabiamy pieniądze. PAS to jest coś, co ułatwia nasze życie. Jeśli mamy jakieś algorytmy, które pozwalają na przykład układać lepiej listingi ludzi, którzy mają już kasę, tego nie będziemy mogli stosować. Tak samo jak Google nigdy nie zastosuje swoich mechanizmów do wyszukiwania. Ale Google zastosował na przykład Kubernetesa, to jest małe wdrożenie i tak dalej. Takie generyczne narzędzia, które mają sobie ogólnego użytku, to nie są narzędzia, które jakoś specjalnie wpływają na pieniądze, za to ich rozwój przez społeczność daje usta także Google'owi spowodu. Tak samo jak Netflix, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę. Netflix jest dostawcą 1/3 ruchu streamingowego Stanów Zjednoczonych. Dla porównania YouTube ma 1/6 bodajże. Pracuje głównie na Amazonie i jego cloudzie, czyli na AWS-ie. I wszystkie swoje narzędzia, to dokładnie wszystkie swoje narzędzia, procesuje. Wszystkie narzędzia do wdrożeń, do monitoringu, do sprawdzania awaryjności i tak dalej, one są wszystkie na Netflixowym GitHubie, polecam tam zajrzeć. No i oni mają faktycznie, jeśli spojrzymy teraz na resztę firm, to mają, są ze swoim najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o to działanie. Jeśli chodzi o ich pasję, jest naprawdę świetne. Nie wszystkie narzędzia są oczywiście świetnej jakości, część z nich jest bardzo mocno powiązana z AWS-em, co potrafi być utrudnione dla innych, ale nie tracą na tym. A są nawet są wręcz firmy takie jak Red Hat, które nawet praktycznie nie mają swoich repozytoriów. Właściwie wszystko, co robią, jest opracowane. Żyją na często na rzeczach, które są związane z utrzymaniem do biznesu, niż z tego, że tworzą kod, który nikt nie zobaczy. Dla nas to jest po prostu raz, że my faktycznie jesteśmy w stanie komunikować się z szeroko gromadą ludzi, czyli wychodzimy do ludzi jako nasi my, deweloperzy, faktycznie jesteśmy w stanie z jakiejś sytuacji super, bo pozwala nam się rozwijać również. A druga sprawa jest taka, że dając coś dla komunikacji, dostajemy też swobodę. Tak zawsze jest. Generalnie, jeśli napiszemy fajny soft, to może stać się tylko fajniejszy przez poszukiwanie na końcu. Dobra, ja proponuję zakończyć spotkanie, ale to spotkanie może się przenieść do Kotona, ponieważ mamy rezerwację tam stolika. Będziemy mogli porozmawiać z Zbyszkiem o różnych innych sprawach. Dziękujemy bardzo za przybycie do Łodzi. Dziękujemy. Ja również dziękuję za zapytania.